tyłu? No dawaj. Kolega, musimy okręcić. Ponieważ wczoraj odbyła się komisja zdalnie i pan nowo wybrany prezes naszej spółki brał udział w tejże komisji zdalnie. No i cóż tu ukrywać, nie widzieliśmy tego dokładnie, więc bardzo proszę, panie Jarosławie, witamy w naszej gminie, w naszym gronie serdecznie. Chciałbym panu jakoś rozwiać, ponieważ
To, że radni nie mogą, że tak powiem, kontrolować bezpośrednie skutki, to nie jest powód do tego, żeby się z pieniędzy nie rozliczać w sposób rzetelny. Więc jeżeli będziecie Państwo chcieli informacje, będziemy się starali te inwestycje prowadzić w taki sposób, żeby jasne pieniądze były przypisane do jasnych działań. Bardzo prostego powodu. Musimy to robić na co dzień po prostu, ponieważ w świętywości się tutaj wiele wyczerpać nie da. Jeżeli są wydatki, to na pewno nie są to przychody. Także zawsze zapraszam do siebie, jeśli ktoś z Państwa chciałby jakiejś informacji bądź po prostu czegokolwiek, kontaktu, jeśli to pozwoli Państwu mieć to uczucie lepsze, bądź też wrażenie, że lepiej wypełniacie swoje obowiązki. Jak tylko będę miał możliwość, chętnie poświęcę każdy czas dla tego, żeby uspokoić wszystkich niespokojnych. Dziękuję bardzo Panie Prezesie za takie krótkie exposé. Jeszcze będzie okazja, ponieważ będzie procedowanie, jeśli będzie Pan chciał jeszcze zapowiedzieć przemawianiu uchwały, na pewno Panu udzielę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam również serdecznie mieszkańców naszej gminy, którzy biorą udział w sesji. Pozwólcie Państwo też, że skorzystam z tego momentu powitania, ale też przez kilkorga radnych zostałam uprawniona do tego, żeby Panu, który obsługuje naszą Radę, Panu Franciszkowi Kopciuchowi, złożyć kondolencje. To naprawdę tragedia, która się wydarzyła w Pańskiej rodzinie. Proszę przyjąć nasze wyrazy współczucia. I witam również ekipę, która obsługuje dzisiejszą sesję Rady Gminy. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzam prawomocności obrad. 15 radnych obecnych. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję wiceprzewodniczącego Grzegorza Całucha, który również będzie mnie wspomagał podczas przeprowadzenia głosowania. Chcę powiedzieć, że osoby, które przebywają w tej chwili na sesji, czuję się w obowiązku też poinformować, że przeczytam taki fragment klauzuli RODO. Sesje Rady Gminy są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w oparciu artykułu 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1995 roku o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl artykułu 6 ust. 1 litera C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy ogólnie rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tak zwane RODO. Ponieważ środki techniczne uniemożliwiają głosowanie zdalne, głosowanie za pomocą urządzeń technicznych. Dlatego też zapytam Państwa o możliwość przeprowadzenia głosowania w formie imiennej. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę, radni Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuk, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Dyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Justyna Korzeniewska, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk. Stwierdzam,
15 radnych było za przyjęciem tej formy głosowania i w takiej formie będę przyjmowała kolejne głosowania. Chcę powiedzieć, chcę przechodzić w tej chwili do punktu kolejnego. To jest przyjęcie protokołu z 33 sesji Rady Gminy i również za pomocą głosowania imiennego wypowiecie się Państwo, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Jakie są uwagi do tego protokołu? Jeśli nie, to bardzo proszę radnych o ustosunkowanie się do tego. Radni Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Stołek, Wiesław Gajdowski, Wioletta Jerko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłacz-Łodyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Justyna Korzeniewska, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk. 15 radnych przyjęło protokół. Dziękuję panu obsługującemu radę, Grzegorzowi Spodarkowi, za jego sporządzenie. W punkcie 5 jest przedstawienie porządku obrad sesji i wnioski o zmianę porządku. Na tydzień przed sesją otrzymaliście Państwo porządek i 29 marca wpłynął do Rady Gminy wniosek, który Państwu. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1a ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 55 ustęp 1 punkt 4 uchwały nr 50/339/218 w sprawie statutu gminy Marciany z dnia 30 sierpnia 2018 roku wnosimy o wprowadzenie do porządku obrad 34 sesji Rady Gminy Marciany zwołanej na dzień 31 marca 2021 roku jako punkt 14. Projekt uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 28/2003/2020 Rady Gminy Warciany z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. W związku z czym ulegnie zmiana numeracji kolejnych punktów porządku obrad. W załączeniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem podpisane do czworo radnych: pani Agnieszka Kuczewska, Stanisław Symonowicz, Jacek Mirosława i Krzysztof Kordowski. I przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Państwo radni. Przepraszam. Bardzo proszę. Czy przed głosowaniem tego wniosku można się wypowiedzieć? Nie, pytam się tylko, jeśli tylko pytam. Nie, tak? Dobrze, dziękuję. I Państwo... Bardzo proszę Pani teraz. Ja chciałam powiedzieć, że to powinni wnioskodawcy wystąpić. Nie wystarczy, albo przedstawiciel wnioskodawców. Nie wystarczy złożyć na Pani ręce wniosku, bo ten wniosek powinien paść dzisiaj tutaj o zmianę porządku obrad. I ja oczekuję, że ktoś z wnioskodawców wstanie i przeczyta ten wniosek, żeby się stało zadość. Zazwyczaj jest tak, że każdy wniosek odczytywałam, nigdy do tej pory nie było. Ale mamy wniosek, Pani Przewodnicząca, o zmianę porządku obrad w takim specjalnym trybie, więc żeby nikt nie zarzucał, że ten tryb nie został dochowany, proponuję, żeby osoba, nie wiem, pierwsza podpisana na liście na tym wniosku
odczytała i ponowiła ten wniosek dzisiaj. Pierwszą podpisaną na liście jest pani Agnieszka Kuczewska. Bardzo proszę o uzasadnienie tego wniosku. Przewodniczącej Rady Gminy Walcianek Wiesława Małgorzata Kłacz-Kotyjas. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 55 ustęp 1 punkt 4 uchwały nr E łamane na 339 łamane na 2018 w sprawie statutu Gminy Walciany z dnia 30 sierpnia 2018 roku wnosimy o wprowadzenie do porządku obrad sesji jako punkt 14 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 28 łamane na 203 na 2020 Rady Gminy Warciany z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. No i to wszystko. Przed głosowaniem powinno być umożliwienie dyskusji nad wprowadzeniem tego punktu, żeby radni mieli wiedzę i żeby mieli możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii. Z tego co wiem, radni otrzymali na maila ten projekt uchwały, ten wniosek również był rozesłany mailowo. Rozumiem, że każdy radny się zapoznał. Wczoraj na komisji miał prawo, no bo na komisjach pracujemy, na ten temat porozmawiać, więc żeby ta sesja też była sprawna, bardzo proszę też o wyrażenie swojej woli. Mam nadzieję, że każdy radny jest przygotowany do sesji, zna treść tego wniosku i bardzo proszę radnych o wypowiedzenie się, kto jest za wprowadzeniem, kto przeciw, kto się wstrzymał. Wiesława, ja tylko chciałam powiedzieć, że sposób procedowania wprowadzenia tego do porządku obrad może również podlegać zaskarżeniu, żeby Państwo mieli tego świadomość. Dlatego z moich ust padło tutaj, żeby była dyskusja, żeby dać się wypowiedzieć, żeby nie można czynić zarzutów, że nie umożliwiono wypowiedzenia się innym radnym. A jak Państwo zrobicie, jak Pani Przewodnicząca poprowadzi. Ja tylko po prostu uczulam. Czy Pani Kostek, bo rozumiem, że Pani chciała zabrać głos. Bardzo proszę, żeby było formalnie, pod każdym względem, nienagannie, aczkolwiek pamiętacie Państwo, że czasami radę prawnika też tam się nie przydało. Bardzo proszę Pani zabrać głos. Dziękuję, mikrofon nie działa, może działa. Ja co do wniosku mam kilka zdań. W listopadzie, nie pamiętam daty, procedowaliśmy tą uchwałę, minęło 3 miesiące i wpłynął taki wniosek właśnie o zmianę porządku obrad, chociaż się zastanawiam, czy to jest wniosek o zmianę porządku obrad, czy to jest inicjatywa uchwałodawcza. Według mojej wiedzy to są dwie różne rzeczy, ale już nie będę wnikać w szczegóły. Ja mam taką propozycję, że przecież o wszystkim można rozmawiać, prawda? Więc my mieliśmy dosłownie 2 dni, tak? Wniosek wpłynął 29, ja otworzyłam go 30, bo nie zawsze się, jeszcze nie ma sesji. 29 dostaliśmy na maila wniosek o zmiany porządkowe. Więc może, tak jak rozmawialiśmy na komisji, przełożyć to, przecież my się spotykamy raz w miesiącu. Można się przejechać z komisją, tak jak proponowałam na komisji. Niech wszyscy radni wyjadą i zobaczą, tak?
jak to właściwie jest, tak? Nie głosować na Koran. Najpierw wypowiadaliśmy się w listopadzie, tak? Dziwne też jest, że jedna z wnioskujących wtedy była za, tak? Więc jeżeli ona potrzebowała 3 miesiące na zmianę decyzji, to jak wy żądacie, żebym ja w 2 dni podjęła i była za wnioskiem? Proszę tylko porównać. Jedna z radnych miała 3 miesiące, dopiero się zastąpiła. Ja mam 2 dni i pozostali radni. Ja nie byłam tam w tej miejscowości. Znam mapki, bo były dostarczone, mam zdjęcia, ale żeby nie była pokrzywdzona ani jedna strona, ani druga, można to przełożyć, tak? Można w ramach komisji przejechać się do tych ogródek, wysłuchać jednej, my jako radni, wysłuchać jednej strony i drugiej strony. Czy my uchylimy tę uchwałę, czy nie, lepiej się zapoznać. I tyle chciałam powiedzieć. Także jeszcze jedną sprawę. Ja proponuję tylko, bo to nie mój wniosek, żeby wnioskodawcy przełożyli właśnie za miesiąc, tak? A my spotkajmy się. To jest moja propozycja. Spotkajmy się na komisji, pojedźmy do tych ogródek. Ale to już zależy od wnioskujących. A jeżeli ono przejdzie, ja od razu mówię, że głosuję przeciw. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, mogę? Drodzy Państwo, Pani Przewodnicząca mówi o tym, ponieważ to na Pani ręce wpłynęła dzisiaj skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotycząca tej uchwały. W związku z tym Państwo radni, być może lepiej będzie zostawić tę sprawę sądowi. Niech sąd rozstrzyga poprawność tego, co zarzuca jedna strona, co Państwo radni tutaj kwestionujecie teraz po 3 miesiącach. To tylko moja propozycja, ponieważ taka skarga wpłynęła, pani przewodnicząca może to potwierdzić. Dzisiaj przed sesją otrzymała tą skargę i ta skarga musi być przekazana do sądu w tej sytuacji. Więc może niech to sąd decyduje. Będzie obiektywne spojrzenie na sprawę. Ale to do Państwa należy decyzja Państwa radnych. Dziękuję. Bardzo proszę, Agnieszka Kuczewska. Ja chciałam się odnieść do słów pani radnej Kosty. Tak, to ja głosowałam wcześniej za. Powiem, przyznam się, że nie miałam tej świadomości, ale po tutaj różnych takich dochodzących informacjach pojechałam, zobaczyłam i wiem, że nie mogę decydować, nie będę mogła spojrzeć ani jednym mieszkańcom, ani drugim oczy, jeżeli będę tak głosowała. Dziękuję. Bardzo proszę Pani Wójt. Pani Radna Kuczewska, rozumiem, że ma Pani poczucie, że została Pani, nie wiem, wprowadzona w błąd, że nie uzyskała Pani wszelkich informacji w listopadzie od strony składającej projekt uchwały, czyli z ramienia wójta, czyli inspektor, który wypowiadał się wtedy na komisji, tłumaczył Państwu, wprowadził Państwa w błąd, bo takie zarzuty też się pojawiają, które docierają do mnie. Ja tego nie powiedziałam Pani Wójt. Źle zrozumiałam może, pojechałam osobiście, zobaczyłam i takie jest moje stanowisko. Dziękuję. Rozumiem. Chciałam tylko tą kwestię wyjaśnić, ponieważ z takimi zarzutami się spotykam, że zostaliście Państwo wprowadzeni w błąd, że jakby tu z ramienia urzędu, z ramienia wójta poszła dezinformacja, a ja mam przekonanie o tym, że nic takiego nie było. Zresztą wszyscy byliście Państwo na tych komisjach i na sesji. Pozdrawiam. Tylko dwa zdania. Ja nie neguję, że Pani zmieniła zdanie, bo tylko człowiek niemyślący nie potrafi zmienić zdania, tylko ja jeszcze raz powtarzam. Mieliście na to 3 miesiące, a Wy chcecie, żebym ja dzisiaj się zmieniła zdanie po 2 dniach? Proszę pomyśleć o tym. Po 2 dniach ja mam zmienić zdanie z listopada 2020 roku. Dziękuję. Szanowni Państwo radni, przeprowadzam w tej chwili głosowanie, bo to głosowanie zadecyduje, czy Państwo jesteście za przyjęciem tego wniosku, czy nie, czy się wstrzymujecie. Bardzo proszę. To chciałabym znać zdanie Pani Kuczewskiej, bo chyba to ona też podpisywała, czy otrzymuje sobie wniosek, tak? Po takiej dyskusji. Dziękuję. Ja już kończę dyskusję, przechodzę do procedowania. Państwo radni, kto jest za, kto przeciw i kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk. Piotr Baran. Grzegorz Ptał. Wiesław Gajdowski. Wioletta Gierko.
Mirosława Jazy. Wiesława Patkotyjas. Jestem za. Krzysztof Kordowski. Jestem za. Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Jestem przeciw. Agnieszka Kuczewska. Tamara Musiałowska. Wstrzymuję się. Leszek Kuczkowski. Stanisław Symonowicz. Andrzej Szwajdek. Informuję. Tak, bardzo proszę. Ośmioma głosami wniosek został przyjęty i wprowadzony do porządku obrad w punkcie 14. Punkt 14 przybrał nazwę projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 28/203/2020 Rady Gminy Warciany z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Pozostałe punkty, tak jak powiedziałam, będą odpowiednio zmienione, czyli punkt 15 to jest sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Warciane. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminy Biblioteki Publicznej Warciane w 2020 roku. 16. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Warciane w 2020 roku. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 18. Wolne wnioski i informacje. 19. Wnioski mieszkańców. 20. Sprawy różne. I 20. 21. To będzie zakończenie obrad. Przystępuję do realizacji porządku i w tym miejscu poproszę Panią Wójt Gminy o informację o realizacji podjętych uchwał Rady Gminy i działaniach między sesjami. Uprzejmie proszę. Dziękuję. Państwo radni, mieszkańcy gminy oglądający sesję. W dniu 25 lutego 2021 roku odbyła się 33. Rada Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały. Uchwała nr 33/227/2021 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych. Uchwała nr 33/228/2021 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krylikiejmy na lata 2021-2027. Uchwała nr 33/229/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na realizację zadania pod nazwą poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany-Pastwiska, trzeci etap. Uchwała nr 33/230/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na realizację zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku drogi wojewódzkiej 590 do miejscowości Mudgarby. Uchwała nr 33/231/2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Warciany na lata 2021-2035. Uchwała nr 33/232/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Warciany na 2021 rok. I uchwała nr 33/233/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Warciana. Podjęte uchwały przyjęte zostały do realizacji oraz przesłane w ramach sprawowanego nadzoru wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz Regionalnej Izbie Rachunkowej. Na chwilę obecną nie wpłynęły żadne rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące powyższych uchwał. W okresie międzysesyjnym zostały podjęte także zarządzenia. Zarządzenie nr 9 z 26 lutego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Warciany na 2021 rok.
Zarządzenie nr 10 z 26 lutego w sprawie podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego budżetu gminy Barciany na 2021 rok. Zarządzenie nr 11 z 24 marca w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie zasad pracy zdalnej w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. I zarządzenie nr 12 z 30 marca w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barciany za 20 rok. Jak zwykle krótko jeszcze o stanie i realizacji inwestycji na terenie naszej gminy. Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej. Tutaj trwa realizacja zadania. Przypomnę, że dofinansowanie pochodzi ze środków RPO. Zakończyliśmy pierwszy etap zadania pod nazwą przebudowa sali sportowej zespołu szkół Barcianych wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów gminy Barciany. Dofinansowanie także pochodzi z RPO i obecnie trwa dostawa i montaż wyposażenia sali. W ramach naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych złożono wniosek na przebudowę drogi Skierki Staniszewo. Tutaj trwa opracowanie dokumentacji technicznej. Niebawem prace rozpoczną się. Wniosek na przebudowę drogi w Momajnach. Tutaj też trwa opracowanie dokumentacji technicznej. Właściwie już w jednym i drugim przypadku ta dokumentacja techniczna już jest przygotowana. Niebawem rozpoczną się prace. W ramach naboru ogłoszonego przez AGD Barcia złożono wniosek na modernizację świetlicy wiejskiej w Gęsiku, tutaj trwa rozliczanie projektu. W ramach naboru ogłoszonego przez AGD Barcia koło gospodyń wiejskich złożyło wniosek na modernizację świetlicy wiejskiej w Momajnach. Obecnie trwa wybór wykonawcy zadania. W ramach naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych złożyliśmy też wniosek na przebudowę ulic Szkolna, Młynowa, Kościelna, Mickiewicza i Placu Wolności w Barcianach. Drugi etap. Wniosek umieszczony został na liście zadań rekomendowanych do udzielenia dofinansowania. Jednak, drodzy Państwo, jeszcze dzisiaj podczas mojej wypowiedzi, tylko pozwólcie, że zostawię to na koniec. Przedstawię Państwu, może przedstawię, uchylę rąbka, nawet nie tajemnicy, bo to już nie jest tajemnicą, ale mam niespodziankę. Ta sama sytuacja jest z wnioskiem na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki. Tutaj wniosek, jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, też został umieszczony na liście zadań rekomendowanych do udzielenia dofinansowania. W ramach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyliśmy wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skandawa w Rączkowo i wniosek na dofinansowanie udziału własnego gminy na przebudowę ulic w Barcianach, drugi etap. Tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie, te środki mamy już od zeszłego roku na koncie gminy. I w ramach naboru wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y, złożyliśmy wnioski na przebudowę budynku w Drogoszach w celu adaptacji na świetlicę wiejską i remizę OSP, na przebudowę drogi wewnętrznej Skierki Moruny i budowę chodników i dojazdów i parkingów na osiedlu mieszkaniowym Mołtajne. W ramach drugiego naboru, czyli grudniowego, do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyliśmy wniosek na dofinansowanie udziału własnego gminy na przebudowę drogi wewnętrznej miejscowości Maciejki i wniosek na przebudowę ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna, Barcianach i Plac Wolności. To jest drugi i trzeci etap. I drodzy Państwo, teraz ta niespodzianka. W dniu dzisiejszym została ogłoszona lista Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i na oba te zadania gmina Barciany pozyskała środki, czyli na dwa złożone wnioski, dwa otrzymały dofinansowanie, kochani. Także myślę, że tutaj wszyscy powinniśmy bić brawo, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie mój sukces, to jest sukces mieszkańców gminy Barciany, ponieważ te inwestycje będą zrealizowane jeszcze w tym roku najprawdopodobniej. Wszystko zależy od postępowania przetargowego i z gminy Barciany nie pójdzie ani jedna złotówka na ten cel. Więc to jest, myślę, że niebywały sukces na skalę ogólnopolską na pewno. Tutaj możemy być dumni z działań. Ja z tego miejsca też chciałabym podziękować pracownikom Urzędu Gminy, którzy poświęcili wiele godzin pracy na przygotowanie wniosku i jest skutek. Także dziękuję wszystkim pracownikom, którzy merytorycznie przygotowywali ten wniosek.
Nie mam brawa, drodzy Państwo. Myślałam, że będziecie mieli brawa. Mimo to dziękuję. Zamknięcie budżetu gminy i kasy przedłużone zostaje do 9 kwietnia ze względu na sytuację pandemiczną. Drodzy Państwo, informuję też, że ci mieszkańcy, którzy my wiemy, tak, jakby śledzimy też to i wiemy, którzy mieszkańcy wpłacają wszystkie opłaty w kasie urzędu. Tutaj z tego miejsca informuję, że nie będą naliczane odsetki ani żadne dodatkowe koszty ze względu na nieterminowość wpłat. Przypominam, że gmina Barciany ma na stanie pulsoksymetry, które wypożyczamy nieodpłatnie mieszkańcom naszej gminy. Trzeba dzwonić pod numer 512 716 293. Pod tym numerem też informuję po raz kolejny, jest to infolinia, gdzie można zamówić dowóz na szczepienia, a także zgłosić potrzebę zrobienia zakupów czy zakupu leków. Dotyczy to osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, czy chorych, czy będących w kwarantannie, czy w izolacji. Samotnych, podkreślam, w kwarantannie i samotnych w izolacji. Powtórzę, infolinia na szczepienie dla osób, które nie są w stanie same dotrzeć do punktu szczepień, numer 512 716 293. Informacyjnie też, drodzy Państwo, ponieważ docierają do mnie sygnały odnośnie dezinformacji, to jeżeli chodzi o szczepienia na terenie naszej gminy, mamy jeden punkt szczepień, jest to nasz Barciański Ośrodek Zdrowia. Szczepi tygodniowo 60 dawkami szczepionką Pfizera. Ponadto dwa razy w tygodniu, w środę i w czwartek, przyjeżdża pielęgniarka z miasta Kętrzyn, która szczepi mieszkańców szczepionką AstraZeneca w ilości 50 dawek. Tu mam jeszcze notatkę, że są to ludzie poniżej 52 roku życia. Poniżej 52 roku życia, tak? Powtarzam. W dniu dzisiejszym uczestniczyłam w Radzie Partnerstwa, bo jak wiecie, nasza gmina jest w Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, drodzy Państwo. I 10 marca, 24 marca, a także dzisiaj. Dzisiaj było nie online, tylko spotkanie stacjonarne w Strochowie, ponieważ gmina Strochowa też jest członkiem tego stowarzyszenia. W spotkaniu takim dotyczącym jakby podsumowania drugiego etapu tego programu pilotażowego, w którym bierzemy udział. Mam nadzieję, że Państwo radni wiedzą, zgłębiliście Państwo wiedzę, czego ten program tak naprawdę dotyczy. Ja może tylko powiem krótko, że ma to na celu wypracowanie wspólnej strategii dla gmin należących do stowarzyszenia i nie tylko, ponieważ jutro mamy spotkanie online z partnerstwem Węgorzewo-Pozezrze, bo to są jakby dwie kluczowe gminy, których nam brakuje, plus Panie Mazurskie, które są już członkiem stowarzyszenia, ale nie są partnerem w tym projekcie. Więc niebawem, drodzy Państwo, przedłożę Państwu radnym, myślę, że też udostępnię mieszkańcom, ponieważ to jest żadna tajemnica, tylko nie zrobię tego teraz, ponieważ jest to jakby zakończenie etapu diagnozy. Wiele informacji dotyczących przyszłości naszej gminy. To, z jakimi problemami się borykamy, to, z czego możemy już w tej chwili się cieszyć. Ciężka, żmudna praca pracowników, ponieważ każda gmina ma wytypowanych dwóch płaciennego pracownika do pracy w grupie roboczej tego pilotażowego programu, drodzy Państwo, i wiele wniosków takich na przyszłość do realizacji. Myślę, że to też otworzy Państwu radnym i mieszkańcom jakby oczy na to, w jak fatalnej sytuacji gmina Barciany jest obecnie i co gminę Barciany czeka. I to właściwie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie informacji i przechodzę do punktu 7. Interpelacje i zapytania rady.
Pani radna Kostyk, bardzo proszę o zapoznanie. Dziękuję bardzo. Pani wójt gminy Warciany, interpelacja notajna, 30 marzec 2021 rok. Zwracam się z prośbą o naprawę lampy solarnej znajdującej się na placu zabaw na osiedlu Mokajna, która od dłuższego czasu nie świeci. Proszę również o naprawienie dwuosobowej huśtawki, w której belka drewniana została przełamana. Huśtawka ta znajduje się na placu zabaw na osiedlu Mokajna. Podpisana Jelina Kostek. Dziękuję bardzo. Mirosława Jacek. Do pani wójt gminy Warcianki, pani Marty Kamińskiej. Prośba o wyjaśnienie. Dnia 29.03.2001 roku po godzinie 8 został złożony bezpośrednio w Biurze Obsługi Rady wniosek o uchylenie uchwały 28 łamane na 203 łamane na 220 rok. Z dnia 26 listopada wraz z zakończeniem projekt uchwały pod wnioskiem podpisało się 4 radnych. Prosiłam pracownika obsługi rady o przekazanie tego wniosku do przewodniczącej rady oraz radnych gminy Warciany. W godzinach przedpołudniowych do radnych podpisanych pod wnioskiem zgłosili się członkowie rodziny zainteresowanej kupnem bezprzetargowym spornej działki. Zapytanie. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób państwo Litwin weszli w posiadanie treści wniosku wraz z załącznikiem, co wynikało z treści odbytych rozmów. Czy nie jest to łamanie prawa? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 łamane na 679 z dnia 27 kwietnia 2016 rok w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 łamane na 46 WE ogólne przetwarzanie o ochronie danych, to znaczy RODO, nie obowiązuje gminy Warciany oraz jej urzędników. Proszę o przedstawienie procedur i klauzury poufności, które są w statucie gminy Warciany. Żądam zmienienia sytuacji z poważaniami szacunku i dostosowania. Dziękuję. Jeszcze ktoś z Państwa? Jeśli nie, to jeszcze pozwolicie, że ja złożę interpelację do pani wójt. Zgłaszam pilną potrzebę naprawienia drogi w Skierkach od krzyża do bloku. Jeśli nie ma innych interpelacji, zamykam ten punkt i przechodzę do punktu 8. To jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warciany w 2021 roku. Oddaję głos pani sekretarz. Szanowni Państwo, projekt uchwały został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, a zwłaszcza z artykułem 11 litera A, który stanowi, że do końca marca, do 31 marca Rada Gminy musi określić w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ponadto program ten został przygotowany w oparciu o, jak już wcześniej wspomniałam, o ustawę o ochronie zwierząt, zawiera wszelkie informacje dotyczące zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie środków, no jawne wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zgodnie z tą ustawą projekt tej uchwały został przesłany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także zarządcom i dzierżawcom obwodów kół łowieckich działających na obszarze naszej gminy. Powiatowy lekarz weterynarii pismem z dnia 4 lutego wyraził pozytywną opinię oraz koło łowieckie Słonka w dniu 15 lutego pozytywnie zaopiniował projekt tej uchwały. Natomiast Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz koło łowieckie Daniel, Wiewiórka, Kaczor, Szarak nie wyrazili na piśmie tej opinii, a tym samym w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu, skoro nie wydali opinii, to uznaje się, że akceptują przesłany im projekt. Woli jeszcze takiego, może takiej informacji, załączyłam Państwu również sprawozdanie z wykonanych działań w roku 2020. Dodam, że w 2020 roku przyjęto do schroniska 9 psów, natomiast oddano do adopcji 15. Dziękuję bardzo. Czy radni jakieś pytania do powiedzenia? Jeśli nie, to jeszcze chciałabym się dowiedzieć, bo nie dostałam informacji, jak była ta uchwała opiniowana. Bardzo proszę przewodniczących o przedstawienie. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Tamara Kosiałowska. Komisja Samorządu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, 3 członków, 6 za. Dziękuję. Komisja Oświaty, 8 członków, było za. Za moment Państwo się wypowiecie, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Nad uchwałą będziecie głosowali, numer 34/234/2021 Rady Gminy Warciany z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warciany w 2021 roku. Państwo radni, kto jest za, kto przeciw? Państwo Wiesław Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Stołuk, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłacz-Kodyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Justyna Korzeniewska, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, 15 radnych za, przeciw i wstrzymujących się głosów nie było. Przechodzę do punktu kolejnego, 9 sesji. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Warciany na lata 2021-2025. Bardzo proszę, oddaję głos. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałbym procedować uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Warciany na lata 2021-2025. Mieliśmy poprzednią uchwałę, która wygasła w 2020 roku. Stąd potrzeba uchwalenia nowego programu. To wynika z artykułu 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. W tym artykule 21 określone są wymogi, które musi spełniać uchwała, po to, żeby można było ją procedować, żeby była przyjęta do realizacji. Ja nie będę omawiał szczegółowo, ponieważ to było przedmiotem Państwa dyskusji w dniu wczorajszym. W dniu wczorajszym ja nie mogłem się wypowiadać, bo nie miałem jakby komunikacji
z radnymi. Tutaj padły ze strony radnych pytania. Ja oczywiście udzieliłem odpowiedzi dla pana radnego Wiesława Wejnowskiego. SMS-em, no tak mi się udało, natomiast chętnie dzisiaj odpowiem na te dwie wątpliwości, które podniósł tutaj pan Wiesław Wejnowski. Pierwsza wątpliwość to dotyczyła uchylenia naszych uchwał odnośnie bonifikat za sprzedaż nieruchomości komunalnych. Powiem wprost, my to uchyliliśmy, te bonifikaty, ale w paragrafie 7 te bonifikaty zostały rozszerzone. Tutaj dopuszczamy możliwość zakupu lokalu za 1% wartości dla najemców, którzy mieli zawarte umowy na 10 lat. Drugie pytanie pana Gajdowskiego, radnego Gajdowskiego, dotyczyło stanu technicznego zasobu, który my mamy. Ja nie ukrywam, że on jest zły. Zasób komunalny, jak państwo widzą i porównują, powiedzmy, zasób administrowany przez wspólnoty jest troszeczkę inny wizualnie i technicznie od zasobu, gdzie mamy my udział. Te 24 lokale, to proszę się nie obawiać, że to grozi katastrofą budowlaną, bo nie grozi, bo robimy przeglądy roczne i pięcioletnie i mamy te lokale dopuszczone do eksploatacji. Problem z tymi lokalami polega tylko i wyłącznie na to, że mamy tam udział o 1 lub 2 lokale i żeby cokolwiek w takim budynku zrobić, to musi być zgoda wszystkich współwłaścicieli, a z tą zgodą jest różna. Realnie ludzie mówią, że to ich nie interesuje. Wolą wymieniać okna, drzwi, nie myśleć o dachu i o elewacji. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały, to proszę pytać, ja odpowiem. Oczywiście ze strony merytorycznej, bo tutaj ze strony formalnej mecenas, która mi też pomagała mocno przy tym projekcie i której chciałem podziękować. Dziękuję. Czy państwo radni chcieliby skorzystać z obecności i zadać pytanie? Ja chciałbym podziękować za pana kierownika Zienkiewicza za wyczerpujące odpowiedzi pytań skierowanych w tej konkretnej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma wątpliwości, przechodzimy do procedowania. Będziecie państwo głosowali, będziemy głosowali nad uchwałą nr 34, /235, /2021 Rady Gminy Warciany z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warciany na lata 2021-2025. Państwo radni, Wiesława Antończyk. Bardzo proszę, panie przewodniczący komisji. Dziękuję, pani przewodnicząca. Komisja samorządu 3 członków, 3 osoby za. Dziękuję. Komisja oświaty 7 członków za, 1 się wstrzymał. Dziękuję, przechodzę do głosowania. Wiesława Antończyk. Piotr Wara. Grzegorz Stał. Wiesław Brajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jacek, Wiesława Kłacz-Godyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Krystyna Korzeniewska, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Puszkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajtek, 15 głosami uchwała została przyjęte. 10 punkt naszej sesji obecnej to jest projekt uchwały w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Warciany. Również proszę pana kierownika o omówienie tego projektu. Szanowni Państwo, znowu ten projekt uchwały wynika z tego artykułu 21. Wcześniej mieliśmy uchwałę, która była jeszcze zawarta w roku 2011 i która również wygasła w 2020 roku. Stąd potrzeba uchwalenia nowych zasad. Ten artykuł 21 stawia pewne wymogi dotyczące zasad wynajmowania. Powiem krótko, tutaj chodzi o ochronę ludzi najuboższych, może o niskich dochodach i te elementy, które w naszej uchwale one się znalazły. Ponieważ w tej poprzedniej naszej uchwale, tej starej uchwale, była tylko możliwość obniżenia czynszu o pewien standard wynikający ze stanu technicznego lokalu. W tej nowej uchwale pojawiają się elementy oprócz standardu, również elementy dochodu i również elementy związane z poprawą stanu technicznego lokalu. Stąd potrzeba uchwalenia tej uchwały. My się przymierzaliśmy do uchwalenia jej pod koniec roku 2020, ale ze względu na zagrożenie covidowe i chorobę pani mecenas przesunęliśmy to na rok 2021. Mnie się wydaje, że to jest optymalny termin do podjęcia takiej uchwały. Na wczorajszym dniu nie było, przynajmniej ja nie słyszałem pytań odnośnie zasad wynajmowania. Natomiast jeżeli one się pojawią dzisiaj, chętnie odpowiem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania w tej kwestii? Jeśli nie, jak był opiniowany ten projekt uchwały? Bardzo proszę, panie przewodniczący. Opiniowało 9 radnych, oni było za. Dziękuję. 3 osoby za. Dziękuję. 7 członków za, 1 się wstrzymał. Dziękuję. Za moment. Przejdziemy do głosowania nad uchwałą numer 34, łamane na 236, łamane na 2021 Rady Gminy Warciany z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Warciany. Radni, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całów, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłoczko-Dyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Justyna Korzeniewska, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, 15 głosami. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest punkt 11. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Państwo radni byliście zapoznani z przedmiotem skargi. Komisja Skarg Wniosków i Petycji pracowała nad tym. Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska komisji. Stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Onicjała J.W. na działalność pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warciany. Przekazano przez samorządowe kolegium odwoławcze w Olsztynie w dniu 11 marca 2021 roku.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zbadaniu przeprowadzeniu analizy przedmiotowej skargi na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 roku wnioskuje o przekazanie skargi do właściwości do kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ten projekt był wczoraj podczas komisji opiniowany o projekt uchwały? Nie byłam w tej części komisji. Tak? To bardzo proszę, czy Państwo radni chcieliby wyrazić tę opinię? Jeśli nie, bardzo proszę o jak był opiniowany ten projekt uchwały. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Dziękuję Pani Przewodnicząca Tamara. 3 osoby za, dziękuję. 8 członków za. Dziękuję. I uchwała numer 34, łamane na 237, łamane na 2021 Rady Gminy Warszawy z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przekazania skargi według właściwości. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Państwo radni Wiesława Andojczyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuch, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Korczko-Dyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Justyna Korzeniewska, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, 15 głosami. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt to jest punkt 12 dzisiejszej sesji. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warcianach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo proszę. Czy Państwo radni potrzebujecie, bo wiem, że wczoraj do Pani skargi. Bardzo proszę Panią skargi o wyjaśnienie, o uzasadnienie tej uchwały. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcianach w wysokości 435 tysięcy złotych jako przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego spółki oraz objęcie w całości nowo powstałych udziałów. Środki finansowe na pokrycie nowego utworzonego udziału w kapitale zakładowym będą pochodzić z budżetu gminy i na danym będzie to, że te środki znajdują się już w budżecie gminy, są zabezpieczone. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy jakieś pytania? Bardzo proszę, Pani Radna Kostyk. Dziękuję bardzo. Ja bym miała tylko prośbę do Pana Prezesa, może akurat nie dotyczy tej uchwały, ale przy okazji tej uchwały miałabym prośbę, żeby, nie wiem, czy i pozostali radni też, ale ja bym z chęcią chciała mieć informację przynajmniej raz w roku, na koniec roku, czy może nie na koniec roku, ale po uchwaleniu budżetu spółki, żeby mieć wiedzę, jaką kwotę spółka zarabia na zewnątrz. I nie tylko za rok 20, ale od początku powstania spółki, tak? Jedna kwota, od kiedy powstała spółka i czy było na minus, czy na plus. Chciałabym mieć taką wiedzę, nie wiem, jak inni radni, ale ja bym taką wiedzę chciała. Jeśli można, bardzo bym prosiła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś pytania do Pana Prezesa? Może wykorzystajmy ten moment, że jest z nami. Rozumiem, że wczoraj na komisji było mówione, jakie inwestycje będą czynione, tak, w ramach tych 435 tysięcy. Nie było mówione. Która ma być przeznaczona dla spółki, jest kwotą na zwiększenie kapitału. Ale rozumiem, że za tym się ktoś kryje, kryją działania. No ale jeśli nie ma pytań,
Bardzo proszę, jak opiniowany był ten projekt? Komisja samorządu jednogłośnie 3 głosy za. Komisja oświaty 5 członków za, 5 za, 2 się wstrzymało, 1 w tym momencie był nieobecny. Jest to uchwała numer 34, łamane na 238, łamane na 2021, Rady Gminy Warcianek dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Warcianek, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Rady. Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuk, Wiesław Wojtowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Dyjask, wstrzymuje się, Krzysztof Kordowski, Justyna Korzeniewska, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski, Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk. Przy 3 głosach wstrzymujących się, 12 głosami za, uchwała została przyjęta. Przechodzę do punktu 13. Projekt uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok i bardzo proszę panią skarbnik o omówienie tych zmian. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na wczorajszej komisji zmiany do budżetu zostały omówione. Dodam tylko króciutko, że dochody ogólne zwiększają się o 108 154 zł i 9 groszy i po odmianie wynosi 36 658 309 zł i 56 groszy. Z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 108 154 zł i 9 groszy i wynosi po zmianie 33 767 794 zł i 67 groszy. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2 990 595 zł i 89 groszy. Wydatki ogólne zwiększają się o kwotę 108 154 zł i 9 groszy. I wynosi to zmianie 39 219 898 zł i 56 groszy. Wydatki bieżące zwiększają się do kwotą 28 154 zł i 9 groszy. I wynosi to zmianie 31 249 357 53 groszy. Natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 88 000 zł i wynosi to zmianie 3 970 541 zł i 3 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby dopytać jeszcze? Jakieś pytanie zadać dotyczące zmian? Jeśli nie, to bardzo proszę przewodniczący, jak ten projekt był opiniowany? Trzy głosy za. Dziękuję. 5 członków było za, 2 się wstrzymało, 1 nieobecny. Dziękuję. Uchwała numer 24, łamane na 239, łamane 2021 Rady Gminy Warciany z dnia 31 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Warciany na 2021 rok. Państwo radni, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk, Piotr Baran, Grzegorz Całuk, Wiesław Gajdowski, Wioletta Gierko, Mirosława Jasek, Wiesława Kłaczko-Dyjas, jestem za, Krzysztof Kordowski, Justyna Korzeniewska, Janina Kostyk, Agnieszka Kuczewska, Tamara Musiałowska, Leszek Kuczkowski,
Stanisław Symonowicz, Andrzej Szwajdyk, 15 radnych, było za przyjęciem tej uchwały. Uchwała została przyjęta. Przechodzę do punktu 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Bardzo proszę, czy jakieś... Bardzo proszę panią radną Kostek o podjęcie dyskusji. Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, nawet nie mam projektu uchwały. Niestety dwa dni mnie zaskoczyło. Przykro mi, że nie otrzymałam wiadomości odpowiedzi od pani radnej Tłuczewskiej. Przecież moja tylko była propozycja, tak? Przecież ja nikogo nie zmuszam. Jeżeli mamy w ten sposób się porozumiewać, no to przykro mi bardzo. Też uważam, że do projektu uchwały przedstawionego przez grupę czterech radnych powinna być też opinia prawna, której tutaj zabrakło. To nie jest sprawa pomyłki czytelskiej, którą często przecież się zdarza każdemu, kto pracuje. I ponawiam prośbę o to, żeby wstrzymać się z uchyleniem w poprzedniej uchwały z listopada. Ja też, jeśli mam wiedzę, ja też potrafię zmienić zdanie. Ja nie jestem uparta, że jednych będę wynagradzać, a drugich nie. Ja oceniam sama, tak? Tylko pytam się, jak ja mogę ocenić ten projekt uchwały w ciągu dwóch dni? Ja nie mam wiedzy, proszę państwa, ja nie mam wiedzy. Miałam wiedzę w listopadzie i tak ja mnie przekonałam, że głosowałam za, tak? Teraz w ciągu dwóch dni ja mam zmienić zdanie? Dlaczego nie chcecie, żebyśmy my jako radni pojechaliśmy, zobaczyliśmy? Przecież to się nic nie dzieje. Jeszcze ziemia nie jest sprzedana. Dlaczego tak ma być? Bo pani tam była, ale ja tam nie byłam. Inni radni też nie byli. Dlaczego w ciągu trzech miesięcy nie zaproponowaliście, żeby na komisji pojechać, zobaczyć? Więc ponawiam prośbę. Wstrzymajmy się z tą uchwałą. Nie przegłosujmy ją poprzednią, nie wycofujmy poprzedniej uchwały. Przecież to nie jest sprawa na dzisiaj. To nie jest tak, że dzisiaj musimy zdecydować. Tym bardziej, tak jak pani Wójt mówiła, sprawa poszła do sądu, tak? Ale my jednak jako radni musimy się też tym zająć. I żeby się uczciwie zająć. Ja nie znam ani państwa jednych, ani państwa L, ani państwa drugich. Ja nie znam osobiście, może z widzenia. Ale gdybym znała może fakty, może ja nie znam wszystkich faktów, tak jak znała pani Kuczewska. Gdybym była tam na miejscu, obejrzała, tak? Być może też bym zmieniła zdanie. Ale w ten sposób nie wolno postępować, uważam. Bo gdyby dotyczyło to mojego rejonu, nigdy bym tak nie postąpiła. Uprzedziłam wcześniej. To nie jest tak, że ziemia jest sprzedana, że już państwo bronią, że tak, bo im zabiorą ziemię. No opanujmy się troszeczkę, tak? Pojedźmy, zróbmy. Jeszcze raz proszę, pojedźmy jako radni, zobaczmy tam, tak? Jest inaczej. Proszę jeszcze pomyśleć na jedną sprawę, prawda? Bo komisji bezpieczeństwa to nie jest tajemnica, nie będę mówić o czym rozmawialiśmy. I rozmawialiśmy, prawda? Rozmawialiśmy na różne tematy. Na podwórku. Czy nie możemy właśnie w tej sprawie pojechać, tak? My jako radni bez świadków, wysłuchajmy jednej strony, wysłuchajmy drugiej. Obejrzyjmy jedną drogę. Ja widziałam na zdjęciach, rzeczywiście tamta droga jest w złym stanie, tak? Ale gdzie jest sołtys? Dlaczego nie starała się o poprawę? Jest fundusz dróg samorządowych. Nie wiem, może złożyła wniosek, nie wiem. Dlatego jeszcze raz mówię, że będę głosować przeciw. Jeżeli tak się sprawę stawia na oszczu morza, ja głosuję przeciw. Ja mam za mało wiedzy, żeby zmienić zdanie. Ja nigdy nie krytykuję kogoś, kto zmienił zdanie. Jeśli pani miała taką wiedzę, proszę bardzo, ale ja nie mam takiej wiedzy. I myślę, że część radnych też nie ma takiej wiedzy. Dziękuję bardzo. Mogę się odnieść? Pani radna, ten wniosek to nie przygotowywałam ja. Jedynie zostałam wezwana do tablicy, bo pierwsza się na nim podpisałam. To nie jest mój teren. To radną jest tam kto inny, nie ja. A ja, jak chciałam pojechać, jak chciałam się zapoznać, to sobie pojechałam. Niech pani do mnie pretensji nie ma. Też swoim prywatnym samochodem pojechałam. Dziękuję.
Tylko jedno zdanie. Ale ja nie mam do Pani pretensji. Ale proszę Pani, ja, moje doświadczenie życiowe mówi tak, jeżeli ja się pod czymś podpisuję, to znaczy mam wiedzę, że to się podpisuje, tak? Swoim nazwiskiem, jestem radną, podpisuję się, czyli skłaniam się do tego. Dlatego się podpisałam, bo mam wiedzę, a ja nie mam takiej wiedzy. O to mi tylko chodzi. Ja nie mam do Pani pretensji. Absolutnie. Dziękuję Pani. Właśnie w tym momencie Pani ma do mnie tą pretensję i ja jestem przekonana, że zrobię teraz dobrze, bo ślubowałam, że będę rzetelnie wykonywała swoje obowiązki i ja nie mam takich kompetencji, żeby ja stawała albo za jednym, albo za drugim. Bo nie można tak. Dziękuję bardzo. Ale ja muszę się do tego odnieść. Czy ja nie mówiłam po polsku, że nie mam do Pani pretensji, a Pani nawet traktuje moje słowa? Jeżeli nie, Pani Radna, jeżeli ma Pani taką wiedzę, proszę bardzo, dlaczego Pani mi nie pozwala zdobyć tej wiedzy? Dwa dni dla mnie jest za mało, proszę Pani. Ja nie mam auta, żeby pojechać. Można to z gminy zorganizować. O to mi tylko chodzi. Czy coś wielkiego rząd? Proszę, nie żądam, proszę tylko. A zwracam się do Pani, bo Pani zabierała głos, bo Pani czytała wniosek. I tyle. Dziękuję bardzo. Tego typu, bo to już jest takie odbijanie piłeczki, do niczego nie prowadzi. Naprawdę tutaj nie ma żadnej merytorycznej dyskusji. Pani mnie prosiła o głos, bardzo proszę. Państwo radni, ja jako wójt gminy Barciany, jako wójt nie jednego okręgu, nie ogródek, nie Mołtaj, czy też Barcian, czy Drogosz. Wójt gminy Barciany, zwracam się do radnych gminy Barciany. Radnych gminy Barciany, powtarzam. Nie do radnej czy radnego okręgu, do którego przynależą ogródki, tylko do wszystkich radnych. To Państwo ślubowali, że będziecie radnymi gminy Barciany. I moje pytanie do Państwa radnych, gdzie chciałabym tak uczciwie uzyskać informację, myślę, że nie tylko ja, są wśród nas osoby bezpośrednio zainteresowane tą sprawą. Jedni i drudzy. Powiedzcie przed tymi ludźmi i przed ludźmi, którzy oglądają sesję, bo są też ludzie zainteresowani tą sprawą, którzy oglądają nas. Co się zadziało? Co wpłynęło na Państwa zmianę decyzji? Bo ja mam cały czas poczucie, zresztą dzisiaj rano ukazał się artykuł na portalu internetowym, gdzie ja złamałam prawo. Tam jest tak napisane, że Kamińska złamała prawo. Jeżeli Państwo uważacie, że prawo zostało złamane podczas procedowania, podczas przedstawienia z ramienia wójta uzasadnienia uchwały, projektu uchwały w listopadzie, to proszę, chciałabym to usłyszeć, drodzy Państwo, bo ja nie mam takiego poczucia. Państwo świadomie, mam nadzieję, że świadomie głosujecie na każdej sesji, nie tylko na dzisiejszej, na sesji miesiąc temu, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, że jesteście świadomymi ludźmi, co wy robicie i nad czym procedujecie. No bo dzisiaj mam wrażenie, że Państwo nie byli świadomi w listopadzie. Ja mam takie poczucie, jako wójt, jako mieszkaniec gminy Barciany i dużo ludzi ma takie poczucie. Moje pytanie brzmi, co się zadziało w ciągu tych trzech miesięcy, drodzy Państwo, że zmieniliście Państwo zdanie co niektórzy? Bardzo bym prosiła, będzie to naprawdę uczciwe, słuchajcie, wiecie Państwo, jak jest to ważne dla jednej i dla drugiej strony. Więc myślę, że jest dziś ten moment, żeby ten głos zabrać. Jeżeli uważacie Państwo, że z ramienia gminy inspektor, który objaśniał wtedy dokładnie, odpowiadał na każde Państwa pytanie, wprowadził Was w błąd, chciałbym to dzisiaj usłyszeć. Jest z nami inspektor. Dajmy możliwość wypowiedzi każdej ze stron. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni chcą zabrać głos? Trzeba, Szanowni, dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Wójt, Szanowni Państwo, no, trzeba dyskutować. Każda sprawa wymaga merytorycznej dyskusji. Pani Radna Kostyk, nie merytorycznej dyskusji, Pani Radna Kuczewska. My, obejmując mandaty radnych, musimy jakiś poziom sobą reprezentować, no, przedstawiać ten poziom naszych mieszkańców, zresztą mieszkańcom, którzy, tak jak to Pani raczyła, Wójt,
wspomnieć, że są na dzisiejszej, dwie strony zainteresowane tą sprawą, są dzisiaj na dzisiejszej obradach sesji, a także są mieszkańcy, którzy to oglądają, a później przekaz dalej idzie wśród naszej społeczności. Szanowni Państwo, mnie nauczono zawsze słuchać dwie strony. W momencie, kiedy wpłynęła prośba państwa L, zamieszkała powodów i odnośnie chęci zakupu, nabycia działki tej miejscowości, była to jedna strona. Zostały radnym przedstawione materiały przez obecnego dzisiaj tutaj naszej sesji pana inspektora. I każdy z nas świadomie podejmował tą decyzję odnośnie. Kto był za, kto był przeciw, kto się wstrzymał, dotyczącą sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, miejscowości Ogródki. I taka decyzja zapadła. W momencie, z mojej wiedzy, którą na dzisiejszy dzień posiadam, w momencie, kiedy został upubliczniony przez panią wójt wykaz nieruchomości do sprzedaży, wpłynął wniosek z drugiej strony, stawiający wniosek sprzeciwu co do umożliwienia przez Radę sprzedaży tych działek. I nastąpiło wpływ dokumentów do Rady Gminy i do Urzędu Gminy, z tego co jest mniej wiadomo, w sprawie tej działki. Więc mamy już dwie strony na dzień dzisiejszy, które są zainteresowane tą działką. W dniu dzisiejszym na moją pocztę mailową przez pracownika Rady Gminy wpłynął wniosek państwa W dotyczący zaskarżenia uchwały podjętej w listopadzie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Uszkodzie. W dniu wczorajszym odbyło się wspólne posiedzenie komisji i myślę, że ja się nie mylę z tym stwierdzeniem pani wójt, że w dniu wczorajszym pani się wypowiedziała, że nie podpisze pani aktu notarialnego na sprzedaż tej działki, dopóki nie będzie sprawa wyjaśniona w drodze postępowania sądowego. Czy dobrze zrozumiałem, panie wójt? Dobrze pan zrozumiał, usłyszeli. Dziękuję. Jakby jedna strona w cudzysłowie konfliktu, ponieważ dla mnie nie ma tutaj konfliktu jako takiego, który można by tak nazywać. Dziękuję. Tak, tak powiedziałam i tego się będę trzymała. Dopóki ta sprawa nie będzie dla mnie jasna, w sensie nie będę miała, nie wiem, czy wyroku sądu, czy decyzji państwa, tak? To pozwoli pani, że dalej będę kontynuował, pani. Dziękuję bardzo. Są zastrzeżenia z drugiej strony co do naszego procedowania tej uchwały, co do uzasadnienia tej uchwały i co do przedstawienia materiału dla Rady. Wydaje mi się, że nie dla mnie jako radnego gajdowskiego jest orzekanie co do naruszeń prawa, bo od tego są niezawisłe sądy. Myślę, że takie funkcjonują. Że są. I dzisiejsza korespondencja, która wpłynęła na moją pocztę, skierowana przez państwa W, dotycząca skierowania zaskarżenia tej uchwały, myślę, że dla mnie to jest takie, powiem tak, taka wiążąca do podjęcia dzisiejszej mojej decyzji jako radnego, tej sprawie, którą będziemy tutaj, tej uchwały, którą będziemy tutaj głosować. Pozostawiam część dalszą do państwa dyskusji. Co jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Bardzo proszę. W kwestii formalnej chciałabym, słuchałam pana radnego, w
Bielskiego i tylko chciałam się dowiedzieć, czy rzeczywiście w momencie opublikowania na stronie wniosku sprzedaży nieruchomości wysprzedażowo, zaraz po tym momencie opublikowania wpłynął wniosek Państwa w ogóle. Chciałabym to wiedzieć. Dziękuję bardzo. Pytam się Pani Wójt lub sekretarz, nie wiem kogo. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć teraz konkretnie na to, jest to łatwo do zrobienia, ponieważ jest to publikowane na stronie internetowej, więc jeszcze podczas sesji, tak, jesteśmy w stanie odpowiedzieć. W każdym razie, powiedzmy, no, na tą chwilę było to około 3 tygodni temu, tak? 6 tygodni taki wykaz musi wisieć. Ja tylko jeszcze, jak już jestem przy głosie, Państwo radni. Przede wszystkim mówię tutaj do tych radnych, którzy wnieśli jakby tutaj swoją inicjatywę uchwałodawczą. Ja zadałam Państwu pytanie. Mieszkańcy czekają, piszą do mnie, że nie uzyskali odpowiedzi. Wypowiedzcie się Państwo, to będzie uczciwe. Uczciwe w stosunku do osób, które są tutaj dzisiaj z nami i uczciwe w stosunku do osób, które czekają przed komputerami. Bardzo proszę. Pani Wójt, ja już swoje zdanie wyraziłam i tego będę się trzymać. Przez dłuższy odcinek drogą nieutwardzoną. Ta droga jest utwardzona. Kiedy była zrobiona, tak nie wiem, najprawdopodobniej przed wojną. Mieszkańcy mają konflikt, to ich jest sprawa, ale naszym zadaniem jest dbanie o interesy gminy. W interesie gminy jest utrzymywanie jak najkrótszych odcinków drogi. Do utrzymania, bo to są koszty. Sprzedanie tego małego kawałeczka utwardzonej drogi powoduje, że będziemy musieli zrobić to wedle mapy, na przykład ponad 200 metrów drogi utwardzić. Chyba w ogóle zaczęto źle, w złym momencie tą decyzję podjęto, dlatego że najpierw należało już takie się zrobić, takie podział tej drogi. Najpierw trzeba było utwardzić tą drogę, która w tej chwili jest gruntowa, miękka, nie do przyjechania samochodem, a później dopiero zaproponować to podział i sprzedaż tej drogi, ale skoro się zrobiło odwrotnie, no to teraz automatycznie mamy sprzeciw mieszkańców, którzy mieszkają za tym odcinkiem drogi sprzedawanej. No, jedynym rozwiązaniem na razie chyba jest powrót do sytuacji sprzed podziału, co będzie kosztowało nas dużo mniej jako gminę. Skorzyści z tej sprzedaży, to już jako gmina nie będziemy mieli żadnych, a obiecaliśmy wszyscy radni, że będziemy dbać o budżet gminy. To jest naszym głównym zadaniem, a nie interesy jednej strony zainteresowanej. Musimy zobaczyć obie strony i plus do tego interes gminy, jaki ma. Interesem gminy jest utrzymywanie jak najtańszych kosztów. Dziękuję. Państwo radni, Panie Radny Simonowicz, chciałam tylko powiedzieć Państwu, że to Wy, Państwo radni, wielokrotnie mówiliście, że to nie zawsze pieniądze są ważne. Czasami są coś ważne, inne rzeczy, które są może mniej ważne dla nas, ale ważne dla mieszkańców. To tylko tak kwestia przypomnienia. A wykaz nieruchomości został opublikowany 8 marca. Panie Radny Jasek, chciałabym Pani tutaj zdanie usłyszeć, ponieważ Pani jest radną z tego okręgu,
Pani głosowała w listopadzie za tą uchwałą. Chciałabym od Pani usłyszeć, co się zadziało, że dzisiaj jest Pani na innym stanowisku. Tak, głosowałam na tak. Po prostu zostało to przedstawione jako to jest działka. Miałam po prostu takiej wiedzy, że tak powiem, że tam jest droga, która prowadzi do innych też budynków, także gospodarstw czy tam. Także resztę to po prostu podpisuję się pod panem Simonowiczem. Dziękuję bardzo. Akurat jestem ten czwarty, który podpisywał się, tak jak pani przewodnicząca wywołała tą czwórkę. No to tak czekałem na swoją notę, tak? Poprzednio wstrzymywałem się w głosowaniu, bo były tylko tak jakby jedna strona zainteresowana kupnem tej działki. No ale w ostatnim okresie się dowiaduję o jeszcze następnych osobach, które są zainteresowane, przedstawiają też jakieś podparcia prawne. Jedna i druga strona to też tak jakby przekazuje to nam. I teraz mamy dla mnie ciężko jest to przyjąć. No to oczekuję tutaj tak jakby wersji tu sądu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania do pana inspektora. Pierwsze pytanie to jest takie. Proszę mi powiedzieć, czy ten sporny kawałek, ten nieużytek, to jest droga gminna, czy to jest droga wewnętrzna? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, wiem, że pan wyjaśniał, ale ja jeszcze proszę raz o wyjaśnienie. Czy procedując uchwałę w listopadzie 2020 roku, czy państwo W zgłaszali jakiś sprzeciw, czy byli powiadomieni? Żeby to było jasne i czytelne. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni panie i panowie radni. W imieniu wójta gminy Babciany mam przyjemność zabrać przed państwem głos w celu wyjaśnienia pewnych niuansów. Chciałbym sprostować tutaj. Pani wójt powiedziała, że taki wykaz musi wisieć 6 tygodni. Jeśli ktoś czyta ustawę, wisieć musi 3 tygodnie. 6 tygodni mają osoby, które mają roszczenia wynikające z tejże ustawy na ich wyniesienie. Czyli de facto przed upływem 6 tygodni od momentu upublicznienia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia nigdy nie wykonujemy żadnych czynności, no bo ostatniego dnia też mogą wpłynąć jakieś roszczenia. Przy czym te roszczenia to są roszczenia, które są numeratywnie wymienione w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. One tutaj nie zachodzą. Kwestia druga. Pani wójt spotkała się chyba 2 dni po wywieszeniu tego wykazu z państwem W i byłem na tę rozmowę poproszony. Ani wczoraj na komisji, ani dzisiaj nie zauważyłem, żeby ta sprawa jak gdyby padła. Otóż pani wójt złożyła deklarację mówiącą, że nie wykona żadnego ruchu prawnego do momentu, dopóki drogi te inne, alternatywne nie będą zrobione. Więc myślę, że tutaj a propos tego, co mówiła pani radna Kostyk, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego pośpiechu, bo jeżeli 8 wywiesiliśmy ten wykaz, to znaczy, że po 22 maja ewentualnie można dopiero pani wójt, kwietnia, przepraszam, nie,
8 marca. Czyli 8 kwietnia jest miesiąc, po 22 kwietnia, przepraszam, może jak gdyby nastąpić dalszy ruch, aczkolwiek nie musi Państwo dali Pani Wójt upoważnienie do odstąpienia od trybu przetargowego, co też jest z naszej strony taką dużą, może nawet za daleko idącą transparentnością. Dlatego, że ustawa w artykule 37 mówi wyraźnie, kiedy można sprzedawać w trybie bezprzetargowym. Na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeśli i tak dalej, nie znacie. Ale w następnym którymś punkcie mówi, że tryb bezprzetargowy można zastosować, sprzedając najemcy mieszkania. Prawda, że on ma pierwszeństwo, jeśli wyrazi zgodę na nabycie za określoną cenę. Przecież w tej sytuacji nie stawiamy sprawy na sesję. Od 18 lat zajmuję się tą tematyką w gminie Warciany. I dzisiaj również za trzeciego wójta w czasie mojej, że tak powiem, kadencji zawsze było tak, że właśnie ze względu na to, żeby wszyscy o wszystkim wiedzieli. W przypadku, jeśli nawet prawo niekoniecznie od nas wymaga tego, żeby się pytać, to się pytamy. Nasze zasady, które Państwo raczyli przyjąć, no nie w tej kadencji, to prawda? Mówi wyraźnie o zbyciu, nabyciu, obciążeniu nieruchomości do kwoty 150 tysięcy jednorazowej tej transakcji decyduje wójt. Ale my mimo wszystko żeśmy się pytali. I czy było to, że tak powiem, znane wszystkim? No, według mnie było, ponieważ w listopadzie sesja była transmitowana tak, jak jest transmitowana dzisiaj. Na komisji przed tą sesją i na komisji i na samej sesji przedstawiałem sprawę, odpowiadałem na Pańskie pytania, na Państwa pytania. Zawsze mam zrozumieć. Pytam, czy są jeszcze jakieś pytania. Każdy, kto chciał, miał wątpliwości, mógł się dopytać. Ze względu na nasze pewne organizacyjne uwarunkowania w sesji mają obowiązek również uczestniczyć. Ja wiem, że jest pandemia, że są pewne ograniczenia, ale generalnie, jeśli nawet nie osobiście, to zdalnie, wysłuchując transmisji, są tysiące. Więc sprawa była publicznie uznana od listopada. Nie od opublikowania tego wykazu. Teraz odpowiadając Pani Radnej, powtórzę to, co mówiłem wczoraj. Działka 230 nie była, bo mówię o działce przed podziałem 230, nie była drogą w rozumieniu ustawy o drogach. Ja wczoraj Pani Przewodniczącej Komisji dałem i Pani Kuczewskiej również wydruk z tej ustawy, tam artykuł 7 mówi o tym wyraźnie, że drogą publiczną jest droga, która została uchwalona przez Radę Gminy. Ona posiada swój numer i tak dalej. Wszystkie inne nazywamy drogami wewnętrznymi. One są normalnymi działkami, które można w normalnym trybie, tak jak każdą inną działkę, sprzedawać. Dzisiaj na przykład, tu ze Skierek jest pani przewodnicząca, dzisiaj podpisywałem umowę na sprzedaż kolejnej działki z tych wyznaczonych. Tam jest wytyczona droga, która stanowi działkę 7/60. Obciążyłem tą działkę służebności dla właściciela tej działki, która tam jest kupowana i dla jego spadkobierców czy następnych właścicieli. Właśnie dlatego, że nie miałaby dojazdu do drogi publicznej. Gdyby ktoś w przyszłości tą drogę wewnętrzną na przykład
postanowił wykorzystać inaczej. Więc ta działka 230 łamane na 1, jak i droga 230 łamane na 2, w rozumieniu ustawy nie są drogami, gminnymi drogami publicznymi. To, że tak powiem, jest jasne. Chciałbym jeszcze wyjaśnić pojęcie nieruchomości przylegle. Otóż nieruchomość, ustawa mówi wprost o nieruchomości, poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przylegle. Czyli tej takiej, która przylega do danej działki. Do działki 230 na 1 przylegają działki państwa L, państwa E po drugiej stronie, gminy Wajdziowie. I nikogo więcej. Gdyby ktoś z właścicieli tych działek przylegał, powiedział, mnie też poprawka warunki zagospodarowania, wówczas wniosek państwa L stałby się bezzasadny. To wielokrotnie tłumaczyłem. Przeszlibyśmy z automatu do trybu przetargowego. Tylko może dopytam, jeśli można, pani przewodnicząca. Jeśli dobrze usłyszałam, to do tej nieruchomości, do działki 230 łamane na 1, przylega działka państwa L, państwa E, tak? Państwa T. T? T. Czyli państwa K nie przylega żadna działka, tak? Żadna nieruchomość. Kogo? To dzisiaj usłyszałem i zrozumiałem, to taka odpowiedź zostanie udzielona dla pana wojewody. Bo innej możliwości tutaj ja nie widzę, tak? Odnośnie tej działki 230 łamane na 1. Że to jest nieruchomość, to nie jest droga. To jest, natomiast pokazał się pan, że to jest droga wewnętrzna. Panie przewodniczący. Do czego? To proszę w tej piśmie także zaznaczyć, a moja taka jest prośba, że z tej drogi wewnętrznej korzystają inni użytkownicy, którzy są wymienieni w tamtych pismach, które złożyli państwo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, trudno mi będzie w tej chwili sprostać pańskim oczekiwaniom, ponieważ na to pismo odpowiedź już padła. Ja mogę co najwyżej panu przeczytać w tej chwili pytanie wojewody i naszą odpowiedź. Byłbym wdzięczny, proszę bardzo. Wójt gminy Barciany. W związku z pismem mieszkańców gminy Barciany, kwestionujących zasadność wyrażenia przez Radę Gminy Barciany zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ogródki, działka nr 230 łamane na 1, na podstawie artykułu 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, uprzejmie proszę w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma o wyjaśnienie, czy działka nr 230 na 1, położona w obrębie ogródki, której dotyczy uchwała nr wiadomo, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowi drogę publiczną. Jednocześnie proszę o przedstawienie wyjaśnień oraz dokumentów, które przy przekonaniu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i innych wziętych pod uwagę przy ocenie tego. Odpowiedź jest, że tak powiem, literalnie dokładnie na zadane pytanie. Gmina Barciany informuje, że działka nr 230 na 1, położona w obrębie ogródki, której dotyczy uchwała nr z dnia 26 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, nie jest drogą publiczną w rozumieniu artykułu 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Dziennik ustaw i tak dalej. To poszło po łapem, więc trudno mi to zrobić. Jeżeli pan pozwoli, w mojej ocenie to jest wąska odpowiedź za pana wojewody, bo tam jak pan czytał w dalszej części pisma skierowanego do wojewody, przez pana wojewody do urzędu jest wyjaśnienie, tak? A tutaj powołana jest tylko definicja drogi publicznej, artykuł 7 i to wszystko.
i to wszystko. Natomiast nic nie ma. Dla mnie wtedy zależałoby na tym, żeby to zostało wyeksponowane, że to jest droga wewnętrzna. Pomimo, że tak jak mówiliśmy, nie jest to droga publiczna w myśl definicji, ale drogą wewnętrzną, tak? Korzystają z tej drogi osoby, tak? I tamte pozostałe części się podpisywały. Dziękuję. Panie Przewodniczący, no udzieliłem odpowiedzi na pytanie, czy jest drogą publiczną? Odpowiedziałem, nie jest. Wszystkie drogi, które nie są drogami publicznymi, z automatu są drogami wewnętrznymi. Myślę, że szefowa nadzoru prawnego Urzędu Wojewódzkiego to wie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Państwo? Wobec tego przechodzimy do głosowania. Państwo radni wypowiedzą się, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Myślę, że dużo argumentów padło i Państwo już no myślę, że mają jasność swojej decyzji, co do swojej decyzji. Państwo radni. Wiesława Antończyk. Piotr Baran. Grzegorz Tołów. Wiesław Gajdowski. Wioletta Gierko. Nie słyszę? Mirosława Jasek. Wiesław Gajdowski, przepraszam, będzie chyba mi. Wiesława Kończ-Podyjas, jestem za. Krzysztof Kordowski. Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Agnieszka Kuczewska. Tamara Musiałowska. Leszek Kuczkowski. Stanisław Symonowicz. Andrzej Szwajdyk. Jestem za. Według moich obliczeń 7 głosów za, przeciw 4 i wstrzymujących się 4. Uchwała została podjęta. Proponuję 15-minutową przerwę. Ogłaszam zakończenie przerwy i przechodzę do punktu 15. Sprawozdanie roku z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bardzianach w 2020 roku. Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Jest z nami Pani Dyrektor i jest gotowa do udzielania informacji, odpowiedzi na pytania. Już tutaj, ponieważ wczoraj też do komisji Pan Przewodniczący marzył. Korzystając z obecności Pani Dyrektor, no ja zresztą wczoraj się zobowiązałem, że przeanalizuję, prawda, te sprawozdanie finansowe Pani Dyrektor, ale tak myślą sobie zostawię, przynajmniej ja, jeżeli Pani pozwoli na już okres poświąteczny, także indywidualnie, jeżeli będzie można także z Panią skontaktować, czy za pomocą drogi mailowej, czy się po prostu na umówimy Pani i Pani w gabinecie, to tylko, to jest moja tylko sugestia. Radnego Wiesława Gajdowskiego. Natomiast pozostałe radni mają jakiekolwiek tam pytania, to oczywiście, że tak. Tutaj, bo
to są pewne kwestie, które trzeba będzie uzupełniać jeszcze, powiem, persesję. Dziękuję bardzo. Pani radna, oczywiście zapraszam serdecznie. Jestem dostępna oczywiście dla wszystkich radnych. Jeżeli chodzi o informacje, to jakby mogę rozwinąć, jeżeli ktoś potrzebuje więcej informacji w danym tym temacie. Więc przechodzę do kolejnego, ten punkt zamykam i przechodzę do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwartale w 2020 roku. Bardzo proszę, czy jakieś pytania do pana kierownika? Również pan Paweł Koszkiewicz, kierownik KOPS, jest z nami, więc mógłby tutaj, ponieważ sprawozdanie jest to dużo bardziej obszerne, może jakieś pytania, może jakieś wątpliwości. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie kierowniku. To sprawozdanie jest w ujęciu dość syntetycznym. Chciałbym tylko wspomnieć o naszej kadrze, bo nie ma o tym mowy. KOPS Warcianek zatrudnia 14 pracowników, oczywiście licząc tutaj mnie, w wymiarze 13,5 etatu. Mam 5 pracowników socjalnych, 3 opiekunki środowiskowe, no mnie, czyli kierownika, głównego księgowego, inspektora do spraw świadczeń rodzinnych, 2 pracowników administracyjnych. Panie zajmują się świadczeniami 500+, dodatki mieszkaniowo-energetyczne, fundusz alimentacyjny, także i sekretariatem. No i mamy asystenta rodziny. Chciałbym jeszcze dodać, że realizujemy pomoc żywnościową w naturze, o czym nie wspomniałem w sprawozdaniu, bo nie jest to stricte sprawa finansowa. W tamtym roku wydaliśmy tej żywności 65 ton dla 1300 osób. Jest to około 50,5 kg, mówiąc kolokwialnie, na głowę. Tutaj współpracujemy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Oddziałem w Bartoszyce w tej materii. W tym roku także realizujemy to zadanie. Cieszę się, że tak powiem, dużym powodzeniem. Choć w dobie COVID-a wydawanie owej żywności no nie jest małą prostą. Cóż jeszcze, no jest tam co prawda wspomniane, może chciałbym troszeczkę rozwinąć, realizację projektów EFS, czyli unijnych. W tamtym roku realizowaliśmy przesunięty w czasie, ze względu na sytuację epidemiologiczną, projekt pod nazwą Usługi Społeczne z Warciana. Trwało od stycznia do września, było nim objętych 85 osób. Ponadto realizowaliśmy projekt taki troszeczkę zewnętrzny, bo to jest ze współpracy z OSB w Olsztynie. To jest projekt do zatrudnienia i tam szkolimy po prostu chętnych w tamtym roku 30 osób w kierunkach, jakie sobie wybiorą. Są tam praktyki płatne 3-miesięczne plus szkolenie teoretyczne. Największym powodzeniem cieszyło się kurs sprzedawcy, ale byli także pracownicy administracyjni, których z radością powitałem w naszym pokładzie. Świadczyli nam pracę. Można było zrobić sobie prawo jazdy, uprawnienia wózki widłowe. No tego akurat sprawozdania nie ma, ale to też realizujemy. Ta współpraca z OSB w Olsztynie układa się bardzo harmonijnie, jestem bardzo zadowolony, to są profesjonaliści. Myślę, że to nie będzie sprawa tylko na rok, dwa, tylko dłuższą współpracę, bym tu widział z tym podmiotem. Cóż jeszcze? No, jeśli są pytania, to proszę. Pani przewodnicząca, panie panowie radni, panie kierowniku. Wczoraj rozmawialiśmy na temat, ile to pieniążków mieszkańców idzie na, jest wydatkowane na zadania tak zwane własne. A określa zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Mógłby pan dzisiaj to wyeksponować sumę? Tak, jak oczywiście. Wczoraj oczywiście wspominałem to, ale już nieformalnie, poza protokołem.
Dokładnie jest to kwota 1 216 424 zł i 22 groszy. Cóż chodzi w tą kwotę? Największym udziałem są usługi opiekuńcze. Znaczy odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w DPS-ach. Czyli mówiąc kolokwialnie doma starców, to jest 331 tysięcy. Do tego mamy dodatki mieszkaniowe, to także są środki własne. Z takich większych udziałów to na pewno kwestia zatrudnienia, czyli pracownicy zatrudnieni, jeśli ktoś zna temat, w rozdziale 219, czyli ze środków własnych gminy, bo część etatów mamy ze środków zleconych, takich na przykład jak 500+, czy świadczenie rodzinne. Mamy tu także udział w kwocie 58 748 zł do programu posiłek w szkole i w domu, czyli ten udział własny 20%, reszta to te 80% to środki zlecone. Cóż jeszcze? Wspieranie rodziny, czyli rodziny zastępcze. To jest zadanie własne gminy. W tamtym roku było to 59 307 zł. Nie, przepraszam, 24 618. Wspieranie rodziny. To tutaj mówimy o etacie asystenta rodziny. Przepraszam za pomyłkę. Z takich naprawdę drobniejszych spraw to na przykład koszt transportu tej żywności w naturze to jest złotych 5 tysięcy. To 10 przejazdów samochodem ciężarowym. To już jak prowadzimy taki dialog, panie kierowniku, tak tylko zapytam. 14 pracowników na dzień dzisiejszy zatrudnia Gminy Szowy Pomocy Społecznej. Czy widzi pan jakąś dalszą perspektywę zatrudniania pracowników? Czy zwiększania etatów, czy zmniejszania etatów? Chciałbym zacząć od tego, że jeden pracownik mógł mi po prostu na śmierć. Czy widzę konieczność zwiększenia? Niewątpliwie ilość zadań, ale takich stricte administracyjnych rośnie. Na przykład ostatnio dostaliśmy zadanie pod tytułem Czyste powietrze. Zadanie jest, natomiast nikt nie zapytał, jak to zrobić i za co. Po prostu dociążam pracowników, którzy są. Nie robimy jakieś pół etatu, bardzo by się przydało. Poza tym trzeba szkolić nowe kadry. Muszę wspomnieć, że dwóch pracowników socjalnych w niedługim czasie osiągnie wiek emerytalny. Jeden pracownik już w tym roku, w lipcu, a drugi za półtora roku. Tu jest wielki problem, bo okazało się, że znalezienie pracownika socjalnego jest zadanie bardzo trudne. Nie garną się młodzi do tego kierunku. Nie jest on jako specjalnie poszukiwany. Niektóre MOPS-y nawet wspomagają się emerytami. Nie mają wyboru. A ilość spraw rośnie. Mimo, że może ilość mieszkańców nieco zmalała, ale zadań, które realizuje MOPS, wręcz przeciwnie. Kolejne zadania stawiane przed nami, no niestety wymagają wzmocnienia załogi. Przynajmniej te pół etatu zdecydowanie widziałem. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tutaj dopełnić jeszcze wypowiedź pana kierownika, ponieważ pan kierownik nie wspomniał o jakby wizji tego, co czeka w gminie Barciany, co z roku na rok się liczba osób zwiększa, jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami, tak? Więc tutaj pan kierownik być może pod nie wiem, presją tego, że odpowiada się publicznie, drodzy Państwo, musi mieć świadomość tego, że opiekunka społeczna, jedna bądź dwie, w najbliższym, może nie w tym roku, w przyszłym, w kolejnych latach na pewno trzeba będzie. Asystent rodziny uważam, że też na te sygnały, które do mnie docierają od mieszkańców gminy, mamy jednego asystenta, który ma pod sobą, o ile kojarzę dobrze, 14 rodzin. Dużo więcej rodzin wymaga asystenta społecznego.
Pantaliny, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. Stricte, drodzy Państwo, chciałabym, żeby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie ograniczał się do wypłaty środków tak naprawdę, tylko był, jak sama nazwa wskazuje, ośrodkiem pomocy społecznej. Bo na tą chwilę wszystkie zadania zlecone, które GOPS tak naprawdę wykonuje, są zadaniami związanymi tylko i wyłącznie z wypłatą pieniędzy. Dziękuję bardzo. Ja chciałam się zapytać pana kierownika, bo widziałam ogłoszenie, że poszukiwany jest pracownik socjalny, słyszę od pana, że nie ma za bardzo chętnych. Nie chodzi mi o nazwisko, tylko czy w ogóle jakiekolwiek wpłynęły oferty? Tylko to mnie interesuje. Dziękuję. Oferty wpłynęły, ale z tego co mi wiadomo, to w kwestii formalnej żaden z kandydatów nie spełnia na dzień dzisiejszy warunków do zatrudnienia na tym stanowisku. Także no to, co wcześniej powiedziałem, jest prawdą. Jest po prostu niedobór na rynku, trochę na rynku pracowników socjalnych. Dziękuję bardzo. Nie widzę już innych radnych chcących podjąć ten temat, więc zamykam punkt 16 i przechodzę do punktu 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Czy pani wójt teraz będzie odbierała głos? Częściowo tak. Chciałabym się częściowo odnieść do interpelacji. Przede wszystkim do interpelacji, czy tam wniosku pani radnej Jasek. Mianowicie pani radna. W Urzędzie Gminy funkcjonuje instrukcja obiegu dokumentów, od których wymagana jest ochrona danych osobowych i każdy pracownik urzędu został poinformowany, podpisał odpowiednie oświadczenie o tym, więc żadne dane z Urzędu Gminy pod tym kątem nie wyciekły. Jeżeli ma pani oczywiście takie życzenie, udostępnimy pełną dokumentację. To jest państwo. Być może jest to kwestia osób spośród radnych, którzy wykazali tę inicjatywę uchwałodawczą. Na pewno nie jest to kwestia pracowników Urzędu Gminy. Dziękuję. Przechodzę do punktu 18. Wolne wnioski i informacje. Przekazuję głos pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która przedstawi sprawozdanie roczne z prac Komisji Rewizyjnej. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Barciany za 2020 rok. Zgodnie z zapisami statutu Rady Gminy Barciany, Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. Swoją działalność Komisja prowadziła na podstawie planu pracy zatwierdzonego na 19 sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2020 roku. Plan zakładał 7 posiedzeń, ale w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju odbyły się tylko 4 posiedzenia. W styczniu komisja spotkała się na posiedzeniu celem opracowania planu pracy i sporządziła roczne sprawozdanie z działalności w 2019 roku. W dniach 10 i 21 lutego odbyła się kontrola kosztów utrzymania samochodów wykorzystywanych do celów służbowych w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2018-2019. Na posiedzeniu 8 czerwca 2020 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Barciany za 2019 rok, opracowała opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przygotowała wniosek i opinię o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Barciany. W dniu 23 listopada odbyła się kontrola sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych i pożytku publicznego z otwartego konkursu ofert Gminy Barciany w roku 2019. Kontrola została przeprowadzona w formie zdalnej.
Z każdej kontroli komisja sporządzała protokół, który był odczytywany na sesji. Ponadto członkowie komisji uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach pozostałych komisji Rady Gminy celem opiniowania materiałów sesyjnych. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzę do punktu, nie, jeszcze w tym samym punkcie, w wolnych wnioskach i w informacjach. Chcę Państwa poinformować, zresztą to już dzisiaj wybrzmiało, że do Rady Gminy wpłynęła skarga, właściwie to wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Rady Gminy Barciany, ulica Szkolna 3. Skarga dotyczy uchwały Rady Gminy Barciany nr 28/203. Na 2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Mam pytanie, czy Państwo, żebym przeczytała tę skargę? Otrzymaliście, co prawda bodajże dzisiaj, ona wpłynęła wczoraj 30 marca. Tutaj jeszcze wcześniej przed sesją pan obsługujący radę kontaktował się z panią prawnik, bo miałam wątpliwości, czy ta skarga za pośrednictwem rady powinna iść w trybie uchwały. Natomiast pani Żadeta Jania, pani mecenas, znaczy to chyba pani sekretarz odpowiadała, tak? Pani sekretarz stwierdziła, że tak, że są akty, które mówią o tym, że ta uchwała nie jest konieczna. Więc tylko, jakby Państwo zlecacie jej przesłanie tej skargi do... To bardzo proszę, bo słyszałam właśnie, że ta uchwała nie jest konieczna, ale bardzo proszę, jak to wygląda z strony prawnej. No nie wiem, czy mam się wypowiadać. Bardzo proszę. Nie, czy nie, bo pani kwestionowała na początku sesji moje tutaj umiejętności, więc nie wiem. Ale już bardzo proszę, żeby pani jakby, no żeby pani nam to jakby wyłożyła o stronę prawnej. Jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 1 OPS 3/12, którym to sądowi zostało zadane pytanie, czy zdolność procesowa w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała Rady Gminy, ma wójt czy też Rada Gminy. I Naczelny Sąd Administracyjny udzielił następujące odpowiedzi. W postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała Rady Gminy, zdolność procesową na podstawie artykułu 26, 28 i 32 ustawy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma wójt, chyba że w sprawie zachodzą okoliczności szczególne, których nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia Rady Gminy prawa do ochrony sądowej. I Państwo musicie zdecydować, czy taki przypadek tutaj występuje, czy nie występuje. Jeżeli występuje, to Państwo przygotujecie stanowisko, uchwałę i odpowiedź do sądu. Jeżeli zaś uznacie, że Pani Wójt może taką odpowiedź przygotować i złożyć do sądu, to zrobi to Pani Wójt. Tak to wygląda od strony prawa. Bardzo proszę o zabranie głosu radnych, jaką drogę, jaką ścieżkę tutaj, bo to jest jakby, rozumiem, dwie formy. To znaczy nie, że są dwie formy, tylko ta druga forma jest zastrzeżona w przypadku, kiedy Państwo nie macie zaufania do swojego organu wykonawczego. Jeżeli uważacie, że organ wykonawczy źle wykona tą pracę, będzie stronniczy, to wtedy może to wziąć na siebie radę.
tej skargi do sądu wraz z odpowiedzią, bo tak to się odbywa. Natomiast jeżeli nie ma takiego problemu, to wtedy przygotuje tutaj wójt odpowiedź i będzie reprezentował radę na przed sądem albo jego pełnomocnik. Więc żeby nie było tu jakiejś, nie wiem, niejasności, to po prostu przedstawiam Państwu tą uchwałę. Ona jest już dosyć stara, bo z 2012 roku, ale tak sąd do tego podszedł. Trzeba to przekazać sądowi z informacją, że na dzisiejszej sesji została uchylona uchwała. I to sąd ma zdecydować, czy uzna prowadzenie postępowania za bezprzedmiotowe w związku z tym faktem, czy też pomoże wypowiedzieć się na temat prawności i zgodności z prawem tej uchwały. To bardzo proszę Państwa radni, jakie decyzje, jakby to na nas spoczywa, do nas wpłynęło za pośrednictwem Rady Gminy, natomiast jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii? Myślę, że to jest sprzeczne, no. Jakie są terminy obowiązujące w takim wypadku? 30 dni od, to wpłynęło chyba wczoraj, więc 30 dni do końca praktycznie kwietnia mamy czas. A jeżeli jeszcze jestem przy głosie i mogę się wypowiedzieć w tej sprawie, to powiem to teraz, choć nie mówiłam tego w listopadzie. Nie mówiłam tutaj Państwu, ale mówiłam kierownikowi, który tutaj się Państwu prezentował. Moim zdaniem, w świetle obowiązującego dzisiaj prawa, gdyby, tak jak Państwo podjęli uchwałę na podstawie artykułu 37 ustęp 2 punkt 6, czyli sprzedaży tej nieruchomości bez przetargu na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej, moim zdaniem niepotrzebna była Państwa uchwała, ponieważ jest uchwała o zasadach gospodarowania nieruchomościami, której Państwo tam w paragrafie trzecim, ustępie trzecim mówicie, że ma się to odbywać zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. A 37 ustęp 2 to są obligatoryjne przyczyny zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym. I tu moim zdaniem, mogę się mylić, jak mówi Pani Przewodnicząca. Moim zdaniem, podejmując taką uchwałę, Rada Gminy weszła w kompetencje organu wykonawczego. Tak uważam, ale to jest moje zdanie. Pani Przewodnicząca, Pani Wójt, Pani Mecenas. Uchwała została podjęta w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. W paragrafie drugim pisze się, wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warszawy. I Pani Wójt, Pani tutaj przedstawiła swoje zdanie odrębne, ale uchwała jest obowiązująca, została podjęta. No ja w tej chwili, pomimo, że się wstrzymałem,
No rozmawiamy, powiem tak, w sposób merytoryczny, szanowni państwo, też radni. Tak. I myślę, że do tej pory został tak, wotum zaufania na pani wójto Zielonej. Weszliśmy w nowy rok. Nic tutaj takiego, powiem tak, nie dzieje się, żeby było to wskazywało na cokolwiek. I ma pani tak, pomimo tego, że rada ma też obsługę prawną zatrudnioną poprzez panią mecenas. I też polegamy na tym, że pani mecenas swoją wiedzą i szeroką kompetencją pomoże w rozwiązaniu tej tutaj sprawy. A myślę, że najbardziej tutaj no, organem, który powinien reprezentować, jest organ także, nie także, tylko organ wykonawczy. Znaczy pani wójt. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo przegłosujecie, żeby nie było potem, bo to jest 30 dni, ale do tego się trzeba przygotować, to nie jest tak, że to się napisze w jeden czy dwa dni. Bo trzeba orzecznictwo poszukać i wskazać argumenty, to proszę to przegłosować, bo tak jak powiedziałam, ani w listopadzie, ani dzisiaj nie zabierałam głosu w sprawie prawidłowości bądź nieprawidłowości tej uchwały. Takie jest moje zdanie i tam, gdzie sprawuję obsługę, a są zasady, bo gdyby nie było zasad gospodarowania, państwo za każdym razem podejmowalibyście uchwałę, tylko nie powinniście wskazywać trybu, czy w trybie przetargowym, czy nieprzetargowym, bo to już jest w ustawie regulowane i organ wykonawczy musi zgodnie z ustawą procedować. Takie jest moje zdanie. Dlatego dzisiaj to zapytałam pana kierownika, czy jak sprzedaje lokale mieszkalne, czy za każdym razem się do państwa zwraca? No nie zwracam się. No dlaczego? Też pierwszeństwo wynika z artykułu 34, że pierwszeństwo przysługuje najemcy. To jest to samo, jeżeli idziemy i mówimy, że jest tryb bezprzetargowy i jest enumeratywnie tam 27 pozycji, kiedy się sprzedaje bez przetargu, tam jest napisane, że można sprzedać, tylko tryb bezprzetargowy stosuje się. I tyle. I jest enumeratywnie literka. W trzecim ustępie i w ustępie 3a, owszem, to już wymaga zgody rady. I wtedy państwo jest tą kompetencją. Dlatego mówię, podejmijcie decyzję, kto ma przygotować tą odpowiedź, ale chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, że jeżeli ja ją przygotuję, to przygotuję ją z najlepszą moją wiedzą, moim stanowiskiem i nie wiem, czy państwa zadowolę, bo państwo wyrazili stanowisko swoje, umylając tą uchwałę, tak? Także ono pójdzie w takiej formie, w takiej wersji, jak ja ją przygotuję. Myślę, słuchajcie, żeby nie stawiać takiej sytuacji też pani wójt, no bo rzeczywiście no logika nakazuje, pani wójt była zupełnie inny projekt uchwały nam przedłożyła, tak? W tej chwili, dzisiaj stało się ona poprzez głosowanie została uchylona. I zwykła ludzka logika podpowiada, że no pani wójt ma teraz skarżyć uchwałę, którą była sama autorem. Ale to pani przewodnicząca, nie o to chodzi w tej materii. W tym akurat konkretnej uchwale, to tam była sytuacja, że radni podjęli uchwałę niekorzystną dla wójta. Nie wiem, czy absolutorium, czy cokolwiek innego. I stąd wynikał, że był konflikt interesów, tak? Natomiast uchwał procedujemy wiele, prawda? Są rozstrzygnięcia nadzorcze, raz skarży osoba z zewnątrz, raz skarży gmina, bo jej się nie podoba. Ale gmina jak skarży, też organ wykonawczy to wykonuje, tak? Także to jest tylko, żeby państwo to przegłosowali, żebym ja przynajmniej była pewna, co mam robić i jak mam robić. Bo tutaj sprzeczności nie ma, bo mówię, uchwała na kanwie zakładła takiej sytuacji, że był konflikt pomiędzy radą a wójtem, a uchwała dotyczyła konkretnie jego. I
idąc takim tokiem, no pani wójt ma teraz przygotowywać no, uchwałę i... Nie. Odpowiedź na skargę w sprawie uchwały. Odpowiedź na skargę w sprawie uchwały, którą państwo dzisiaj uchylili. I z jednym z moich argumentów, już mówię to dzisiaj, będzie wniosek o umorzenie tego postępowania jako bezprzedmiotowego. Niemniej jednak będę zobowiązana odnieść się do wszystkich zarzutów, które się w tej skardze pojawiły. Czy one są zasadne, czy są bezzasadne, z jakiej przyczyny uważam, że są zasadne, a z jakiej, że są niezasadne. Na tym polega odpowiedź na skargę. A i tak władnym do rozstrzygnięcia, niezależnie od tego, co ja bym w tej odpowiedzi napisała, będzie sąd, który musi działać zgodnie z prawem, tak? Myślę tak czy inaczej, że to jest jakby sprawa też dla Rady właśnie. No bo tutaj no, myślę, że to radni powinni wypracować, oczywiście przy pomocy pani mecenas, no bo przecież nie dysponujemy wiedzą prawną. Decydują dzisiaj, że ma to przygotować organ wykonawczy zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, to nie będzie potrzebna żadna uchwała. To my mamy 30 dni, pani wójt, żeby przygotować odpowiedź i wysłać ją ze skargą do WSA Olsztyn. Pani mecenas, żeby to przygotowała pani wójt, oczywiście pani potrzeba tak złożyć wniosek przez jednego z radnych, którzy głosowali na tak, i jeden wniosek formalny, który państwo opowali, przełożyłem ten wniosek formalny do ogłoszenia pani wójt do wniesienia tej skargi, tak? Bo mówi pani o głosowaniu. Bez uchwały, tak? Wniosek formalny. Ja bym poprosił o 10 minut przerwy, panie przewodniczący. To proszę, panie Wójtkowski, zająć stanowisko tutaj, może swoje. No właśnie, bo nie chce pan przerwy, a ja chciałbym skonsultować z panią mecenas. Proszę bardzo. To jest za. Wniosek formalny o przerwę, to proszę.
ponieważ skarga wpłynęła za pośrednictwem Rady Gminy. Mamy, tak jak pani radca prawna przedstawiła, jakby dwie drogi możliwości. W związku z tym, że skarżona jest uchwała, którą przygotował tę uchwałę pani wójt, proponuję, żeby uchwałę i uzasadnienie przygotowała Rada Gminy. Czy państwo za pomocą tego głosowania wyrażą swoją opinię w tej sprawie? Czy macie inne zdanie, to bardzo proszę inny wniosek postawić. I to może najpierw nad pierwszym wnioskiem. Wniosek formalny dotyczący przygotowania uchwały, projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przez Radę Gminy. Z odpowiedzią. Wraz z odpowiedzią. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wiesława Antończyk. Jestem za. Piotr Baran. Grzegorz Cału. Wiesław Gajdowski. Wstrzymuję się. Wioletta Gierko. Wstrzymuję się. Mirosława Jasek. Wiesława Kłaczko-Dyjazd. Jestem za. Krzysztof Kordowski. Justyna Korzeniewska. Janina Kostyk. Jestem przeciw. Agnieszka Kuczewska. Tamara Musiałowska. Nieobecna. Leszek Puczkowski. Stanisław Symonowicz. I Andrzej Szwajdyk. Wniosek został przyjęty. I tylko jeszcze musiałam sprawdzić, gdyby pan przewodniczący był uprzejmy, czy 29 kwietnia to jest, zachowujemy 30, tak? Dniowy termin przekazania. Chcę powiedzieć, że w okresie międzysesyjnym Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie przesłała uchwałę dotyczącą umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały numer w sprawie uchwalenia budżetu gminy. I tutaj jest załączona uchwała, która mówi, że wszelkie umarza się to postępowanie i w sprawie uchwalenia budżetu. Wiecie państwo, że podejmowaliśmy taką uchwałę, która naprawczą i to jest właśnie taki dokument, który to potwierdza. W tym samym punkcie w informacjach szereg pism spłynęło do Rady, do wiadomości Rady. Wnioski, pisma, postulaty dotyczące informacji odnośnie szkoły w Windzie. Wszystkie te dokumenty, które dotarły do gminy, dzisiaj jeszcze pan Grzegorz Spodarek mailowo na państwa skrzynki mailowe wszystkie te dokumenty wysłał. Przypomnę tylko, że jest to pismo do wiadomości Rady Gminy od Rady Rodziców. Jest to pismo do wiadomości Rady Gminy od sołtysów z obwodów szkoły i radnych z tegoż obwodu. Jest to pismo do wiadomości Rady Gminy, ale skierowane do kuratora oświaty. Załączona jest również petycja.
skierowana do pani wójt, ale z wiadomością do Rady Gminy przeciwko zmianie obwodu szkoły podstawowej w Mincie. I te wszystkie dokumenty wiem na pewno już na państwa skrzynki mailowe dotarły. Ja mam tylko pytanie w sprawie tej petycji. Czy ta petycja nie została skierowana również do Rady? Bo jeżeli tak, to państwo są zobligowani w ciągu 3 miesięcy odpowiedzieć na petycję, a petycję umieścić na stronę. Moment. Dziękuję, bo radni udostępniali, były wójt i wielu, wielu innych mieszkańców. Zdjęcie szkoły w windzie z napisem ratujmy szkołę. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, z czym związany jest, z czym związana jest ta propaganda tak naprawdę. Jest to wręcz nagonka na urząd wójta gminy Babciany. Myślę, że też nagonka na Radę Gminy, bo jak wiecie, drodzy państwo, cokolwiek by się zadziało, miało, cokolwiek miałoby się zadziać ze szkołą w windzie, to nie tylko wójt Kamińska byłaby, czy będzie za to odpowiedzialna, ale też i radni gminy Babciany. Wszyscy radni gminy Babciany. Jak jeden mąż. Powtórzę to po raz kolejny, że jesteście państwo radnymi całej gminy. Ale już troszeczkę zboczyłam z tematu. Chciałabym się odnieść do jakby do tej pory poczynionych kroków. Kroków, które nie były nigdzie upublicznione, drodzy państwo. A mimo to ujrzały gdzieś tam światło dzienne, aczkolwiek to nie było zrobione po to, żeby coś zataić przed mieszkańcami, czy przed rodzicami, czy przed nauczycielami. Państwo radni doskonale wiedzą, o czym mówię. Pozwolicie państwo, że nie będę tutaj upubliczniała naszych kuluarowych rozmów. W każdym bądź razie chciałam powiedzieć mieszkańcom, rodzicom, dzieciom, nauczycielom, że jedynym krokiem, jaki poczyniłam do tej pory odnośnie szkoły w Windzie, szkoły w Drogoszach, szkoły w Barcianach i szkoły w Mołtajniach, bo przypomnę, że wniosek o opinię, o którą zwróciłam się do kuratora oświaty, nie dotyczyła tylko szkoły w Windzie, a dotyczyła wszystkich szkół na terenie gminy Barciany. Opinię oczywiście otrzymałam pozytywną. Biorąc pod uwagę aspekt ten, który dotyczy szkoły w Windzie, to powiem państwu, ja rozumiem doskonale o co chodzi i kto i dlaczego jakby rozsiewa tutaj tą propagandę. Dotyczył zmiany obwodów szkolnych. Zmiany obwodów szkoły w Windzie, który zabiera ze szkoły w Windzie te dzieci, które mają bliżej do szkoły w Barcianach, bliżej do szkoły w Drogoszach niż do szkoły w Windzie. Było to podyktowane tym, żeby ułatwić dzieciom, ułatwić rodzicom, żeby nie uprzykrzać im aż tak tego czasu dojazdu do pracy. Drodzy państwo, to było wszystko robione z myślą o dzieciach. To, czy taka uchwała pojawi się, czy by pojawiła się na Radzie, bo tutaj też kwestie obwodów radni muszą się wypowiedzieć, nie jest to tylko moja decyzja, to przedyskutowałabym z państwem radnymi na najbliższej komisji. Niestety zostało to w pewnym sensie uniemożliwione i ja nie będę mówiła, że nie mam w planach reorganizacji szkół czy placówek oświatowych na terenie gminy Barciany, bo ja mam takie plany, drodzy państwo. I mówiłam to zawsze otwarcie, nigdy nie mówiłam nic innego, jeżeli chodzi o tą kwestię podczas zebrań sołeckich w samej miejscowości Winda, bo mieszkańcy Windy mnie o to pytali. Pytali mnie mieszkańcy ogródek na jednym z zebrań sołeckich. Ja nie powiedziałam ani tak, ani nie, jeżeli chodzi o te przykre sytuacje i nadal tak powiem. Ani tak, ani nie. W każdym bądź razie wszyscy tutaj razem jesteśmy współodpowiedzialni za realizację budżetu i za przyszłość gminy Barciany. Państwo radni mają udostępnioną analizę oświaty. Bardzo bym prosiła tutaj z tego miejsca państwa radnych, żebyście bardzo dobrze zapoznali się z otrzymanymi materiałami. Jeżeli macie państwo jakiekolwiek pytania dotyczące
jeszcze innych kwestii, których analiza, którą przygotowaliśmy, nie zawiera, to bardzo proszę, abyście Państwo bądź telefonicznie, bądź mailowo zwrócili się, na pewno uzupełnimy to i będziemy wracać do tego tematu, ale myślę, że na tą chwilę informacje publikowane na portalach społecznościowych typu, gdzie czytając, oczywiście nie jest wskazana osoba czy urząd, ale pisanie, że ktoś nasyła na rodziców policję, drodzy Państwo, bo petycja, którą podpisują rodzice, mieszkańcy gminy i nie tylko, spotkała się ze sprzeciwem i została wezwana policja na rodziców, no to ja czytam, wezwała tą policję wójtka miejska, bądź urzędnicy, bądź dyrektor szkoły w Windzie, tak? Bo ja tak to rozumiem, bo nikt inny nie mógł wezwać, no chyba, że rodzic, który nie chciał się podpisać pod petycją, bo taką informację też uzyskałam. Że jeżeli nie pani dyrektor, to może rodzic, który nie chciał się podpisać pod petycją, wezwał, no. Drodzy Państwo, no to jest kuriozum, tak? Jeżeli będziemy myśleli o tym, że ktoś jest głupszy od nas, to zła jest to droga w każdym razie. I apeluję do mieszkańców o to, żeby na razie uspokoili się, ponieważ nic, żadne decyzje absolutnie nie zapadły i tutaj naprawdę nie ma na razie czego i kogo ratować, ponieważ tu nie ma żadnej walki. Przynajmniej dla mnie nie ma tej walki. A jeżeli Państwo, obecni nawet tutaj radni, czy mieszkańcy, macie Państwo inne zdanie, to zapraszam do kontaktu i do rozmowy, że tak powiem, osobistej. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, terminy ustalone na najpierw, zaproponowane to są zawsze czwartek, godzina 13, 29 kwietnia, 27 maja i 24 czerwca. Ostatni czwartek miesiąca, tak jak to zwyczajowo w naszej Radzie od szeregu lat jest. 29 kwietnia, 27 maja i 24 czerwca. To jakby na kwartał, żebyście Państwo też mieli tę taką wyczytającą wiadomość. Bardzo proszę Pani Wójt. Informacyjnie, więc Państwo korzystam z tego, że to jest sesja. Do Państwa informacji, do informacji mieszkańców gminy Barciany w ramach współpracy z biurem poselskim pana posła Michała Wybija. Współorganizujemy Wielkanoc dla Samotnych. Jest to inicjatywa wsparta przez kilka gmin wspólnie z innymi jeszcze instytucjami. Mianowicie chodzi o to, że była ogłoszona już na naszej stronie zbiórka żywności. Było ogłoszenie mówiące o datkach, które można wpłacić na konto fundacji. Właśnie w tym celu. Jakby inicjatywa nazywa się Wielkanoc dla Samotnych. I drodzy Państwo, wszystko zależy od tego, jaki odzew będzie, ponieważ do dnia jutrzejszego mają spływać produkty do organizacji, które będą zajmowały się przygotowaniem posiłków z tych produktów, które wpłyną i jakby zakupem produktów z tych środków, które zostaną wpłacone, zostanie to rozdysponowane pomiędzy gminy. Ja na tą chwilę mam informację, że jakby wstępnie gmina Barciany otrzyma 100 porcji racji żywieniowych dla osób samotnych na terenie naszej gminy, które będą rozpropagowane, rozwiezione po mieszkańcach w Wielką Sobotę przy współpracy pracowników przedszkola, którzy teraz w chwili obecnej jakby nie wykonują pracy z racji obostrzeń związanych z COVID-em. Będą to rozpropagowywali razem ze mną pracownicy GOWS-u. Jakby wstępna informacja i to, jakie, powiem tak, mamy więcej osób samotnych i potrzebujących, ponieważ ja jeżdżąc przed Bożym Narodzeniem z racjami żywieniowymi na Wigilię Bożego Narodzenia, było to w granicach 260-270 osób. Więc mamy więcej takich osób potrzebujących, więc w związku z tym, że to będzie powiedzmy 100, jak się uda, to będzie więcej, tak? Ja oczywiście wnioskowałam o tą ilość 200, około 270, ale wiadomo, że to wszystko zależy od tego, jaki odzew będzie.
to nie wiem, czy uda się dotrzeć do wszystkich. W związku z tym te 100 osób otrzyma na pewno i będą kryteria jakby tutaj wskazane przez GOPS, które osoby otrzymają, ponieważ chciałabym, żeby to trafiło do tych naprawdę samotnych i naprawdę potrzebujących osób. Mówiąc naprawdę, to nie mówię tu o osobach, że z tych 270 to nie są osoby, które są naprawdę samotne i naprawdę potrzebujące. Tylko sami Państwo wiecie, że są osoby, które są samotne, leżące, uzależnione od pomocy osób trzecich, tak? Są osobami, które są objęte naszą opieką społeczną, tak? Więc do tych 100 osób na pewno te racje dotrą, być może dotrą do większej ilości osób, ale to będę wiedziała dopiero tak naprawdę w piątek. Więc to tak informacyjnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałabym coś dodać, powiedzieć. Jeśli nie, dzisiejsza sesja nie była aż tak bardzo przyjazna i przyjemna, jak wczoraj życzył sobie tego pan przewodniczący. No niemniej jednak, niech chociaż jakieś zakończenie będzie trochę bardziej dla nas miłe. Jednak rozpocznę od takiego nawiązania. W ostatnią sobotę byłam z jedną z radnych naszej gminy na pogrzebie, towarzyszyłyśmy ostatniej drodze taty radnej Wielkiej. I będąc w kościele, wsłuchiwałam się słowa tam podczas homilii pogrzebowej głoszonej. I pomyślałam sobie, że to jest tak dobry moment do tego, żeby wpleść te słowa w życzenia. Życzenia Wielkanoc. Ksiądz proboszcz mówił o tym, żeby w naszych sercach zamieszkał Bóg. Tylko żeby dowodem na to, że On tam mieszka, nie były słowa, tylko dobre czyny. Życzę Państwu, żeby okres Świąt Wielkanocnych był właśnie takim dobrym czasem dla wszystkich. I posiłkuję się jeszcze słowami księdza Twardowskiego. Życzę sobie, który mówił, kiedy żył. Życzę sobie i wszystkim po kolei radości wielkanocnej, która może trwać pomimo cierpienia. Radości prawdziwie chrześcijańskiej, która trwa nawet kiedy nas ogarną, czy małe, czy wielkie, ludzkie moce. Także bardzo proszę, żeby ten czas świąt był czasem spokoju, zdrowia i rodziny. Pani Przewodnicząca, pochwali Pani, ja też tutaj złożę życzenia świąteczne Państwu radnym. Aczkolwiek, drodzy Państwo, tak jak to się zadziało przed świętami Bożego Narodzenia, do każdego domostwa, także i do Państwa, dotrą życzenia ode mnie. Także, drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy, przede wszystkim zdrowych, niech będą to zdrowe święta Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego. Zamykam 34. sesję Rady Gminy.